stajesz się trochę czarnym charakterem w swojej własnej opowieści. No patrząc, nie? Na niego, to jest dosłownie czarny charakter, tak. Patrząc na to, jak się ubiera, nie? No. Te maski, które zakłada, to w ogóle ta jego nowa dziewczyna, z którą on, czy tam żona, ja nie wiem, czy ona jest jego żoną. Od razu już mówię, że ja do tego mam słabość, do tych wszystkich dziwactw. To, żeby jeden projekt rocznie na przykład był dziwny i żeby był może nie w topą od razu założoną, ale że... Jak, ale topą. Mogą sobie na to pozwolić, nie? Ale topą, dokładnie. Jesteś swój chłop. Bo jak na przykład, wiecie, jak wchodzi Sky Showtime, to wiadomo, że robi jeden projekt, to robią kryminał, no bo to jest pewna sytuacja, nie? To jest jakby, nie można ryzykować, nie możesz robić jednego projektu rocznie i wziąć grupę młodych gości, którzy jeszcze nie zrobili nic poważnego i dać im zrobić serial kostiumowy. Ja mam zawsze problem z rozmiarem. No. Teraz umówmy się tak. That's what she said. Jak w to wejdę, that's what she said. Thank you! Co polecam, ten serial, jak nie wejdę, to nie polecam. Dobra, no. Dzięki, Netflix. I to jest serial, słuchajcie. To zrobiłeś znowu nie tak. Dziękowcem nie jestem. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Witam serdecznie, program Zero Kultury, program, o którym mamy nadzieję, że kiedyś napisze Gazeta Wyborcza. Chociaż może nie wyrzucamy tutaj śmieci do żadnego lasu, tylko te śmieci przefiltrowujemy przez nas, a tymi filtrami są Marcin Sońta. Cześć, dzień dobry, witam wszystkie internautki i internautów zgromadzonych po drugiej stronie Wi-Fi. A także Michał Walkiewicz. O, cześć, nie zauważyłem, że tu jesteście. Siema. Najgorzej. Słuchajcie, dzisiaj będziemy opowiadali o 1670. Będziemy opowiadali o premierze Morawieckim. Będzie też o remake'ach, o tym, czy nam są potrzebne, czy nie są w ogóle potrzebne, a o czym nie powiemy. Nie będziemy też mówić o Hi-Fi Rush na PlayStation 5, bo powinniśmy byli mówić o tej grze, jak wyszła na Xboxa. I już nie chyba wszyscy graliśmy. Ja nie grałem właśnie. Ty nie grałeś, nie. Ja nie grałem, jak chcę o nim powiedzieć. Dobrze, nikt nie grał. Może będziemy mówić kiedyś, ale nie dziś. I nie będziemy też mówić o Alien Romulus, czyli kolejnej odsłony sagi Obcy. A to dlatego, że chociaż cenimy reżysera Fede Alvareza, to produkuje ten film Ridley Scott, a jest to jedyny człowiek w historii, który retroaktywnie zniszczył własne dziedzictwo. Nie powiemy też o tym, że Aaron Taylor-Johnson zostanie nowym Jamesem Bondem, bo nie wiadomo, czy nim zostanie, bo jest mnóstwo innych kandydatów. Po prostu ostatnio padła taka informacja. Ja bym chciał, żeby został tym Bondem, szczerze mówiąc, bo mógłby zagrać na przykład w parze kobietę Bonda, zagrałaby Anna Taylor-Joy. I jakby mieli dzieci, to byłyby, nazywałoby się na przykład Alan Taylor-Johnson Taylor-Joy. Super śmieszne. Nie powiemy też nic o Fryderykach, bo w momencie, kiedy to nagrywamy, jeszcze ich nie rozdano, więc nie wiemy, co powiedzieć, ale każda okazja, żeby powiedzieć... Chcecie f**k off, nienawidzę was. Jest dobra. A już teraz o tym, o czym powiemy. Kochani, respawn na kanapach nastąpił. Właściwie remaster, można by powiedzieć, remake. Jakie są jeszcze te... Okay. Jest jeszcze reboot, prequel, Requel, czyli to jest to, co się dzieje tak. Po, ale przed. Nie, czekaj, jak? Requel to jak wracają starzy bohaterowie, ale są też nowi. Aha. Jest jeszcze interquel, jest jeszcze chipquel, czyli tani sequel. Jest jeszcze remaster, wtedy kiedy jest nam to w ogóle niepotrzebne. Tak, to prawda. I dzisiaj właśnie sobie porozmawiamy o takich remasterach, kiedy one są teoretycznie nam niepotrzebne i które... Tak na dobrą sprawę, właściwie nie remasterach, tylko remake'ach. Remastery są raczej w grach, prawda? Tak, remake'i to jest domena kina. Nie wiem, czy są niepotrzebne. No właśnie, chodzi o to, że myślisz sobie, że ten remake ci jest absolutnie niepotrzebny. Że, bo przecież, nie wiem, pierwowzór był zajebisty, bo pierwowzór był czymś, na czym się wychowałeś, pierwowzór był czymś, co spowodowało, że pokochałeś na przykład ten gatunek, nie? Dobra, ale remake'i nie są dla nas. Remake'i są dla wytwórni, dla producentów, dla robienia pieniędzy, trochę jak covery. Bo tak? Przy założeniu, że wszystko już w kinie, czy też w filmie, czy w grach zostało zrobione, ale my, jako miłośnicy kina, możemy potraktować to jako ćwiczenie i zobaczyć, jak jeden człowiek albo grupa ludzi zrobiła ten sam film. Albo jak my pamiętamy tamten film poprzedni. Tak, cover to jest w ogóle bardzo dobre porównanie, bo chodzi o jakąś nową wrażliwość. No, dobre remake'i są wtedy, jak widać, że robią go inni ludzie w zgodzie z jakąś swoją inną wewnętrzną siłą, która w nich buzuje. No wiesz, rebooty, tak jak mamy rebooty, czyli rebooty serii, jak weźmiemy
weźmy sobie pod uwagę na przykład takiego Spidermana. Dla mnie to był absolutny szok, że mamy ten Amazing Spider-Man, czy tam to był Amazing, ten z Tobey Maguirem. Z Tobey Maguirem był po prostu Spider-Man, po prostu, był Amazing. Był Amazing z Andrew Garfieldem. Andrew Garfieldem. No i właśnie. I to mnie tak strasznie zabolało, szczerze mówiąc, kiedy ja zobaczyłem, że jak to robią kolejnego Spider-Mana, no, ale dobra. Ile razy, że wujek Ben umiera. Uniwersum Spider-Mana dogoniło mema o Spider-Manie, tego najsłynniejszego. Tak, no, to się po prostu historia się dopełniła, Spider-Man zjadł własną sieć. Ale dobra, jesteśmy słuchajcie, tutaj. Po czym pojawia się jeszcze chwilę później, dobra, nie, to ten Garfield jednak pomyłka, to Tom Holland, nie? I sobie myślę, no nie, no nie mogą, tylko że Tom Holland jest tak uroczy i tak pasuje do roli Spidermana chyba jak nikt inny. No bo jeżeli przypomnimy sobie Tobiego Maguire'a z tej roli z trzeciej części, jak on idzie i wiesz, i robi to... No, widać mnie? Widać mnie tam? Tak. Tobey Maguire zawsze mi średnio pasował, może z powodu jego gustu muzycznego, może dlatego, że wyglądał jak 40-letni facet. Tak. Grał nastolatka. No to by sam Andrew Garfield i Tom Holland byli spoko. Tak, Andrew był okej, tylko że to też właśnie było, że też... Też widzisz, był starawy, nie? Starawego gościa, a tu masz w końcu Toma Hollanda takiego, no tak, młodego, tak, nie? Mhm. No owszem, dobra, potem się pojawiły te Spider-Many Across the Spider-Verse, które są moim zdaniem no majstersztykiem i w ogóle jedną z najlepszych rzeczy, jaka się przytrafiła animacją ever, nie? Mhm. Mnie aż nosi, bo spotkaliśmy się w tym temacie przy okazji filmu Vicky Dajło. No i? Tak. Hot take. Pierwszy Vicky Dajło jest najlepszym filmem w historii kina. Tak. On... Może drugim, trzecim, ale... Obok Czasu Apokalipsy i Obywatela Kane'a. A to... I może czegoś Viscontiego. To jest bardzo mocny hot take. Bardzo no, mocny statement. Bo on nam to mówił jeszcze przed nagraniami tydzień temu, jak gadaliśmy. Trzy powody dlaczego. Pierwsze dlatego, że rozgrywa się w świecie, w którym bramkarze w klubach są gwiazdami rocka. Wszyscy ich znają i cenią. A nie jest tak? Po drugie dlatego, że jest tam Sam Elliott, który gra jakiegoś takiego króla tych bramkarzy i w zasadzie jakiegoś takiego mistrza Jodę w tym środowisku. No ale Sam Elliott to jest przecież gość, który ma Oscara na swoim koncie, nie? No tak, tak, tak. To co prawda nie za 20 lat za późno go dostał. Jak nie, za niewłaściwą rolę powinien ze Vicky Dajło. Po trzecie są tam najlepsze teksty w dziejach kina. Na przykład jest tekst, w którym główny zły łapie Patryka Swayze chyba za szyję, poddusza go i ni stąd, ni zowąd mówi do niego coś takiego. Choke me, daddy. Mówi coś takiego. Takich jak ty gwałciłem w więzieniu. To komplement. Ale słuchajcie, ja kiedyś... Ja bym dodałbym jeszcze lokowania biustów, liczne. I dodałbym poradnik, jak wyrywać krtani. Ja bym dodał jeszcze... No tak, ale właśnie masz wyrywanie krtani i to samo ja miałem ze Stevenem Seagalem, jak oglądałem kiedyś filmy, bo sobie myślałem, nie no, Steven Seagal to ma teksty dla dzieci pewnie, nie? Po czym jak słyszę, że urwę ci łeb i naszczam ci do szyi, sobie pomyślałem, o kurde, nie, no jest dobrze. To dlatego, że nie słyszę się reggae w wykonaniu Stevena Seagala. Słyszałem. On nagrał całą płytę. Słyszałem, oczywiście, że słyszałem. You could look at that, but you shouldn't do that. The dress is just a pity. Kiedyś posłuchamy jej wspólnie, po prostu pierwszy kawałek zaczyna się tekstu Miwanda Punani. Jest absolutnie grubo. To jest oczywiście temat na inną listę, na inny temat po prostu, żeby tutaj przedyskutować. Ale jeszcze niech Michał może powie, czy Jake Gyllenhaal no właśnie, to wygląda pięknie, czy... Tak, no to jest nowy Vicky Dajło, jest też cudowny, jest zupełnie innym filmem. Tak, no on jest jakimś takim dziwnym neurotyko-psychopatą w tym filmie trochę. Czyli tak jak Jake Gyllenhaal w każdym właściwie filmie. Trochę tak, no Patrick Swayze był taką, przede wszystkim był filozofem, był dosłownie był po filozofii, po studiach filozoficznych w Vicky Dajle. Ale to się niewiele zmieniło, jeżeli chodzi o rzeczywistość. Jest byłym zawodnikiem MMA, natomiast no buzuje cały czas pod skórą. Conor McGregor. Właśnie chciałem zapytać o Conora. Jest fantastyczny. Conor dowozi. Tak, jest takim budżetowym jokerem kina akcji trochę, ale naprawdę, naprawdę daje sobie radę. No i ogólnie to jest fajny film, z fajnie nakręconymi scenami walk. Conor McGregor pasowałby mi do roli, jakby robili remake albo wersję kinową Far Cry'a, to do Trójki do Vasa pasował troszeczkę, nie? Totalnie, mimo że ten wasz jest zajebisty, nie? Ostrzeżony. Did I ever tell you the definition of insanity? No i co? I ludzie mówią, którzy się na tym znają, że jest też fajnym portretem Florida Keys i w ogóle Florydy i tych społeczności też przez muzykę, bo mnóstwo lokalnych artystów. Aha. Więc... Ale taki Florida Man, czyli ten... zawsze jest ten artykuł, że man from Florida coś tam zrobił, nie? No tak. To jest ten, co się teraz procesuje z twórcami GTA, czy...? Nie, generalnie to jest taka funkcja, wiesz, pewien mieszkaniec Kolina, nie? Okay, Florida Man. No to się mówi Florida Man o gościu, który naciągany... No tak, tak, tak.
tak. Bił się z aligatorem, nie? To pasuje tak totalnie. No i właśnie, GTA 6 też bardzo pokazało to, tę Florydę w swoim tym kolejny, w kolejnej odsłonie w tym trailerze. Właśnie tak jak wspomniałeś, mamy gościa, który się procesuje z nimi, mamy te wszystkie memy, które oni tam powładowywali. No to myślę, że ten film by też im tutaj przypasował. No myślę, że tak. Jest w ogóle, ja lubię takie kino. Jest słoneczny, tam doba trwa 48 godzin, wszyscy mają na wszystko czas, nie? I na bójki, i na seks, i na picie. Właściwie w zasadzie na wszystko, więc super, nie? Moje kino. To i Dexter, to są bardzo podobne rzeczy. No tak, bo Dexter też się tam rozgrywał. Też, nie? On tam, też tam doba jest dłuższa. Slice of life, nie? I to też była Floryda, nie? On, to tak, tak. Pływał stamtąd. Florida Project, film Shona Bakera, świetny. Miami. Tak strasznie, ja się cieszę, że dopiero niedawno odkryłem Red Rocket Shona Bakera i właśnie ten Florida vibe. Bo Florida Project widziałem wcześniej, Tangerine tak samo, natomiast Red Rocket zapomniałem w ogóle o tym filmie i ostatnio sobie odpaliliśmy z Olą i z Tymonem, to wow, no po prostu miód na serce. Teraz przychodzi mi do głowy taka dygresja, że Florida Project, to jest Florida Project. Jest właśnie, bo ja zapomniałem Florida. Ja też tak samo jestem raper Florida. I... Florida. No, w każdym razie Florida Project to jest troszeczkę jak strefa interesów, tylko że się toczy ścianę w ścianę z Disneylandem. Ryzykowna, no tak, jak ryzykowna teoria to jest. Inny obóz. Dobra, no to może teraz przejdziemy do naszej listy. Skoro już wspominamy o remake'ach, to mamy taką topkę przedstawioną tutaj remake'ów, tak, które sobie wybraliśmy. Tylko jest pewien problem, słuchajcie, mam 12 filmów, a powinno być top 10, więc może wybiorę z nich dwa bonusy, bo są takie dobrze, filmy, które będą idealnymi bonusami i będę leciał w kolejności przypadkowej. Jeżeli coś uważacie, że powinno być wyżej albo niżej, to się nie denerwujcie, to naprawdę nie jest Eurowizja. Tak, i pamiętajcie o tym, że to jest też nasza lista, bardzo subiektywna lista, więc to my sami sobie ją napisaliśmy, nie sugerowaliśmy się nikim, więc to nie jest tak, że jest to lista, którą układali ci z familiady, do których się dzwoni. Miejsce 10. The Thing, czyli coś. Czyli coś. No tak, 82 chyba, Carpenter. I to była fantastyczna rzecz. Do dzisiaj, zresztą całkiem niedawno oglądałem to z Tymonem i z Olą oglądaliśmy, bo Tymon bardzo chciał to zobaczyć i to mówi, że też, że jest jeden z fajniejszych filmów, które widział. Jak ja byłem, no nie wiem, w wieku może młodszy od Tymona, jak miałem z 10 lat, widziałem The Thing po raz pierwszy, to mi się strasznie nie podobały te efekty specjalne, które były tam zastosowane, bo były dla mnie tanie i plastikowe. Teraz jak to oglądam, to one mi się wydają 10 razy bogatsze niż każde CGI, które widzę. Dwie rzeczy. Pierwsza, cudowne zdanie Tarantino o tym filmie, który go zainspirował w ogóle na kręcenie Wściekłych Psów, że paranoja w tym filmie jest jak piłeczka i odbija się tak szybko od trzech ścian, że w końcu musi wylecieć przez czwartą, tak, prosto na widownię. A druga rzecz, Kurt Russell, giga Chad, tak, RJ McCready. Właśnie, nie, widziałem ostatnio po raz pierwszy w kinie The Thing w Katowicach i motyw, jak Kurt Russell robi figołka w przód, znaczy przewrót w przód, odwraca się i rzuca tekst fuck you too i rzuca dynamitem. Kurde, absolutnie. Ale tekst fuck you to zawsze powinien być poprzedzony fikołkiem. Zawsze działa, wzmacnia, tak, przekasę. Dokładnie, dokładnie tak. Albo poprzedzony fikołkiem, albo przed fikołkiem. To jest w ogóle trzecia wersja tej samej historii, bo pierwszą jest Thing from Another World z 51, a drugą jest film, który się nazywa Horror Express z lat 70, to jest 71 chyba, gdzie byli razem Peter Cushing i Christopher Lee, więc dwie absolutne legendy. Ale powiem ci, jeszcze jest jedna wersja, The Thing, tak szczerze mówiąc, jest to jeden z odcinków Archiwum X. Już powiesz klanu albo... Albo z pierwszego sezonu, albo z drugiego sezonu. Tak, ICE. Tak, ICE. Że oni właśnie są na takiej stacji badawczej i to jest dokładnie to, nie? No dobra, ale co sądzicie o tej wersji późniejszej? Carpenter. Aha, tu mówisz o prequelu Carpentera jeszcze. Bo są trzy wersje. Bo są cztery w zasadzie, bo jest jeszcze prequel filmu Carpentera, czyli... Nie mówię o tej z 2008. 2011, tak. Ja lubię w ogóle ten prequel. On cierpi chyba na tym, że nie ma praktycznych efektów specjalnych, tylko wszystko jest komputerowe. Co ciekawe, wszystko było zrobione praktycznie, tak jak Rob Bottin, czyli twórca efektów z oryginału, przykazał. Natomiast zamieniono to, w studio to potem zamieniło na efekty CGI-owe. Natomiast jako prequel podprowadzający całą akcję, to jest super ciekawe, że... Plus no ten klimat, że to jednak Norwegowie, to trochę inaczej się to ogląda, nie? Czyli jest dużo fajnych skandynawskich aktorów. Fajne jest w ogóle, jeżeli umiesz po norwesku, to wiesz, co się dzieje w The Thing na samym początku, nie? To co, lecimy dalej? Tak. Miejsce 9, chociaż moim zdaniem powinno być wyżej, to jest... Ale to nie jest miejsce 9, to po prostu kolejne. Miejsce kolejne. Departed.
czyli Infiltracja. Martin Scorsese, Infiltracja, remake koreańskiego filmu Infernal Affairs, oczywiście, który stał się potem jakimś uniwersum, były ze 3 czy 4 części i był to film, który ja widziałem dużo wcześniej przed Departed, co było jakoś tak przypadło na mój okres fascynacji kinem koreańskim, zemstą, honorem i tak dalej i uwielbiałem ten film i jak się dowiedziałem, że Martin Scorsese robi Departed, to stwierdziłem, że to jest niepotrzebne. Potem jak to obejrzałem, to stwierdziłem, że to jest złe i że zabił tą gatunkowość tego i sprowadził jakieś swoje zasady i całego Scorsese na to nałożył, cały filtr Scorsese z Instagrama. A teraz ostatnio jak obejrzałem, to sobie myślałem, że tak pięknie dużo rzeczy ładnie rozsmarował i tak pięknie pododawał, że uważam, że to jest arcydzieło. Słuchajcie, jest taką anegdotkę mam z tym związaną. Moja teściowa oglądała Infiltrację i oglądając Infiltrację, pod koniec mówi: o Jezu, ja myślałem cały czas, że to jest jeden aktor. Myślała, że Mark Wahlberg, Matt Damon i Leonardo DiCaprio to jest jeden aktor. A to upraszcza bardzo scenariusz i jakby odbiór filmu upraszcza. Więc ona cały czas myślała, że tak jest, więc gdyby zobaczyła koreańską wersję, to nie wiem, co by było. Tak sami Marka Wahlberga z tego filmu mówię do dziś, nie? W różnych sytuacjach. Ja lubię oryginał. Wydaje mi się, że w oryginale lepiej jest podkreślony taki wątek, że jeden z tych bohaterów jednak funkcjonuje w świecie wysokiej technologii, a drugi jest jakimś takim trochę Adamem Słodowym, który musi nadawać do centrali różne rzeczy w jakieś bardziej pomysłowe sposoby. Tego nie ma u Scorsese'ego, no ale to u Scorsese'ego są ci Irlandczycy, jest ta mafia, wszystko jest mięsiste jednak. No bardzo dużo humoru kapitalnego. Przede wszystkim jest tam Jack Nicholson i mamy Leonardo DiCaprio, który się zamienił w Jacka Nicholsona. Jak popatrzycie na zdjęcia Leonardo DiCaprio, jak zrobi taki grymas, wygląda jak Jack Nicholson 1:1. No to Scorsese ich zamienia po prostu. Tak. No, możliwe, że to jest gry u Scorsese zamienia w Jacka Nicholsona. Możliwe, że to naprawdę jest jeden aktor. To wszystko. Czy Jerzy Skolimowski grał u Scorsese? Albo któryś, którego się asymiluje po prostu jak w coś. Nie? No, tak. Dobra, następne. Miejsce któreś tam. Scarface. Scarface. Ja nawet nie wiedziałem, że to jest... dobra, bo jak powiedzieliście mi, że to jest remake filmu z 30 któregoś roku, no to rzeczywiście, tutaj gdzieś tam można tak pomyśleć, tylko że Scarface był nazywany w ogóle człowiekiem z blizną Al Capone, nie? No to w ogóle jest tak samo jak w przypadku The Thing, to też jest produkcja Howarda Hawksa, ile się nie mylę. Mhm. Więc to był facet, który zbudował te podwaliny dla wszystkich tych świetnych remake'ów. No ale znowu, no chyba chodzi o to, co nam zostało w głowach, jako taki popkulturowy kot. Został nam jednak Al Pacino nad tą górą kokainy. Został nam tekst Say Hello to My Little Friend, piła łańcuchowa. No zdecydowanie. Steven Bauer. Zapomina się tam o tym, że wiesz, że to jest o uchodźcach, którzy zostali przyjęci właśnie na Florydę. Znowu ta Floryda. A to jest pretekst tylko do tego, żeby ciąć się piło pod prysznicem. Dokładnie, że ci uchodźcy, którzy zostali przyjęci i że dochodzi tam do jakichś rzeczy politycznych, nie? Że Fidel Castro, coś tam. Tak, ta pierwsza rozmowa tego Kubańczyka, jak on go przypływa, jest chyba tak jakby wrzuca ten wątek, ale potem raczej idzie w eksploatację. Pierwsze zabójstwo jego tam też. Jest politycznym zabójstwem, tak na dobrą sprawę. Prawda, no. Mam taką refleksję. Kiedyś był taki program, że MTV odwiedzało w Domu Gwiazdy między innymi raperów amerykańskich. Chciałbyś odwiedzić Tonego Montanę? Każdy z nich miał nad łóżkiem plakat ze Scarface'a. Każdy po prostu i to był obowiązek. I jak oglądasz ten film, to The world masz is yours. Takie wrażenie, że ten film to jest taka baśń From Zero to Hero i Hero to Zero dla właśnie amerykańskich gangsterów wannabe. Tylko Kopciuszek nie ma pantofelka, a karabin z granatnikiem. Ale to jest baśń o tym, że osiągasz wszystko, no i potem tracisz wszystko też, ale mam wrażenie, że to działa na wyobraźnię, scenariusz jest bardzo prosty i dlatego oni tak bardzo uwielbiają. Jest prościutko. Była też polska wersja MTV Clips, nie wiem, czy pamiętacie. Była, oczywiście. Też trzeba było uruchomić wyobraźnię. Później tam był. Ja pamiętam, jak oglądałem, to sobie myślę, o kurde, i to są gwiazdy, nie? I Sydney Pollack, który pokazuje skuter, nie? Tam, wiesz, 70 samochodów w MTV, gość ma w garażu Sydney Pollack skuter. Dlaczego nie przyjdą do mnie, nie? Kto ma najszybszy skuter w mieście? Sydney, ty! Taka piosenka była, naprawdę. Dobra, to było miejsce kolejne, czyli tak. MTV w domu w wersji polskiej. A teraz miejsce następne, Przylądek Strachu, czyli... Cape of Fear. Yes, sir. Cape of Fear, no i tutaj też mamy Martina Scorsese w tym wszystkim i ten to lubi chyba ukraść pomysły innym, co? No tak. I Roberta De Niro w głównej roli. O Jezu, jak wyżyłował. Wyżyłował totalnie. Tego, to jest też kultowy tekst. Nie, tego faceta łatwiej przeczytać niż zobaczyć. Jak ma wszystkie cytaty z Biblii wytatuowane po prostu na plegarach. Tak, i mapę z Prison Break jako pierwszy. tak. Zobaczcie, tu mam plan. Uciec, nie? No jest tam Juliette Lewis. To też był okres Juliette Lewis, taki najlepszy. Kiedy była i Kalifornia, wtedy wyszła też z i O zmierzchu do świtu z kolejnym
No i tutaj z kolejnym, który ją wręcz zauroczył w pewnym momencie. Tak, Juliette Lewis była jak Samuel Jackson w latach 90. Po prostu musiała być w każdej produkcji wtedy, nie? No ale fantastyczny film. No Robert Mitchum, który grał w oryginale tutaj tak. też i grał postać graną przez De Niro, tutaj też wraca jako ten prawnik. Tylko, że odwrotną, nie? To jest odwrotną. Bardzo fajny zabieg. Nick Nolte, który jest no, jednym z najbardziej niedocenionych aktorów wciąż w historii kina, głównie przez swój zjazd alkoholowo najróżniejszy potem, ale też fantastyczna rola. I łatwo się z nim zidentyfikować, bo gra mężczyznę, który wydaje się w normalnym świecie radzi sobie świetnie, a w ale jest przestraszony, kiedy przychodzi jakiś jak bully, z nas nie wie, co robić po prostu. No i coś, do czego zawsze mnie inspiruje De Niro w tym filmie, czyli scena jego śmiechu w kinie, bardzo głośnego. Którym przeszkadza wszystkim dookoła. Inspiruje cię, żebyś tak zrobił w kinie? Nie, tak. Jeszcze się nie odważyłem, ale cały czas myślę, że... A potem tatuaże, no pewnie. Wcześniej robił to chyba Jack Nicholson w Czarownicach z Eastwick, nie? Wiesz, to i tak jest lepsze niż ludzie, którzy na przykład tak się śmieją, tu uderzają dłońmi o swoje udanie. Nie, De Niro ja pamiętam z kina, ale to z taksówkarza, jak wiesz, siedzi i wiesz, i robi to, nie? Ten taki gest, jak sobie ogląda ten film, jak wymyśla w głowie, jak będzie strzelał do kogoś, nie? No, następne. Miejsce kolejne, Świt żywych trupów. Zack Snyder. Zack Snyder, czyli film pierwszy, poprawcie mnie, jeśli się mylę, w którym zombie przestały włóczyć nogami, a zaczęły biegać. 28 dni tam jeszcze. 28 dni było danego Boyla. Not so hot take, najlepszy film Zacka Snydera. No tak, ale Zack Snyder Watchmenów robił i 300, prawda? Mhm. No to rzeczywiście not so hot take. W każdym razie ja bardzo lubię oryginał George'a Romero. Noc żywych trupów i to... co on tam przedstawił, to w jaki sposób przedstawił, praktycznie bez budżetu. Pierwszy raz w ogóle czarnoskóra postać, która tak długo przeżyła. Tak na dobrą sprawę. A jeżeli mówisz o tym czarno-białym filmie... Tam... Tak. Tak, tak, to była noc, nie? A tego nie należy traktować jako ciekawostkę już dzisiaj? Tam jest prawdziwe kino? Nie, to jest tak? spoko film. Wydaje mi się, mało tego, Świt oryginalny też jest dobry, przez ten element konsumpcyjny. No tak, bo mówimy o Świcie teraz. Tak, a Świcie, dobra, myślałem, że mówimy o nocy. No żeby... Nie, no to tak jakby to też gdzieś tam się klei, nie? Ale właśnie wszystko się klei. Zombie jako żarłoczny konsument, nie? No to się w Świcie pojawiło. U Snydera też jest super wygrane, kiedy oni tam w tym centrum handlowym biegają i robią zakupy wszędzie i żyją sobie po prostu w tym miejscu. No. Plus kapitalna, rewelacyjna scena, jak stoją na dwóch dachach z kolesiem, który pracuje chyba w jakimś radioszaku i pokazują sobie na planszach, do którego z zombiaków, który jest podobny do jakiegoś celebryty, tak. w następnej kolejności będą strzelać, nie? Po prostu idealne. Więc tak jak na meczach hokeja, nie? Zawsze jest, tak. że pokazują, że look like celebrity i wyłapują kogoś z widowni. A do tego jedna z najlepszych scen otwierających. Ten moment, w którym dowiadujemy się, co się dzieje. Jest totalnie się nie spodziewamy. Osiedle, które płonie. Doskonałe otwarcie, trochę Szeregowiec Ryan. Lecimy dalej? No. Tutaj ukłon w stronę polskich twórców, zasłużony jak najbardziej, Znachor. Fuck, yes! Super kino, naprawdę. To jest profesor Rafał Wilczur, proszę państwa. To jest profesor Rafał Wilczur. I właśnie tego chyba nie ma tej sceny, nie? W remake'u. Jest zmodyfikowana delikatnie. Ja uwielbiam w ogóle nowego Znachora. To nie jest film na 10, 9 czy 8, ale strasznie mi się podoba, że w obliczu jakiegoś takiego generalnego problemu z męskimi wzorcami do naśladowania, bo wiadomo, że mężczyzna musi być teraz totalnie nieporadny i totalnie beznadziejny w amerykańskiej popkulturze. Tak. Nagle z Polski przyjeżdża profesor doktor Rafał Wilczur i okazuje się absolutnie kozackim bohaterem, nie? Który jest dobry, ze wszystkim sobie radzi. No generalnie wszystko się spina, nie? W tej poza tym film jest świetnie zrobiony, jest dobrze doskonale zagrany, bardzo wzrusza, jeżeli się oczywiście lubisz wzruszać i dajesz się wzruszać. Także Znachor, niedziela po południu, kakao, herbatniki. I Akademia Pana Kleksa oczywiście. Tak, i polecamy absolutnie, świetne kino. Miejsce kolejne, Nosferatu. No teraz Nosferatu będzie miał przez Roberta Eggersa kolejną część, kolejny to będzie remake, no ale mamy ten Symfonię Nocy, chyba z 20 roku. Murnau któregoś. I jest Herzog. Herzog z Klausem Kińskim, który nie ma chyba lepszej osoby, która mogłaby zagrać Nosferatu niż Klaus Kiński, no nie ma. A teraz gra Skarsgård, tak? Któryś czy nie? Tak, no ma, znaczy w ogóle Bill Skarsgård to teraz tak, The Crow, a propos remake'ów, no to The Crow będzie remake. A nie wygląda za dobrze. A mi się podoba tam, tak? jak to wygląda. Jest taki, nie. jest jokerowy nie. trochę, nie? Ale wygląda moim zdaniem przy... 10, wygląda jak emo 10 lat po emo. Wygląda najgorzej, nie? To po... Nie wiem, ja wygląda, kupuję Billa Skarsgarda w ogóle. Batman Matt Reevesa był lepszym krukiem niż to, nie? Trochę wygląda, no. Batman tak, no. Batman Matt Reevesa ja się tylko podkreślić, że w wersji Herzoga grała... nie wiem, czy hot take, czy nie, ale prawdopodobnie najpiękniejsza aktorka w historii, czyli młoda Izabela Gianni też.
Anna Przybylska, przepraszam. Więc... Okej, okay. Fair enough. Czyż grała? Co nie grała, a właśnie. A nie, to sorry. Przepraszam, nie pomyślałem o tym. To Carmen Electra. Jeśli się nie tatujemy, przejdźmy od razu do Carmen Electra. Carmen Electra. Co Scary Movie. Nie, no w ogóle ten film Herzoga jest wspaniały. Jeszcze był też Cień Wampira z Willemem Dafoe, który tak. Był trochę o powstawaniu w ogóle pierwszego Nosferatu. To też no, bardzo, bardzo fajna jakaś taka nitka przez całą historię kina, aż do tego Roberta Eggersa. No bo to jest cała historia kina. No tak. Tak totalnie, od niemego. Od absolutnie. Maxa Shreka do Skarsgarda. I nie ma lepszej osoby niż Robert Eggers, która mogłaby się tego podjąć w tym momencie. Zdecydowanie. To. Przy kolejnej pozycji muszę się przyznać, że nie wiedziałem, że to jest cover. 12 małp. Ja też nie wiedziałem. Też nie wiedziałem, że Terry Gilliam popełnił ten remake. Widzowie, drodzy koledzy, pozwólcie, że wam wyjaśnię. Nie, to jest w ogóle remake krótkometrażowego filmu, bardzo eksperymentalnego, takiego bardzo kultowego dokumentalisty Chrisa Markera. Film się nazywał Pomost. I cały ten L'Arjeté po francusku. Leżę. Zajmij się mną. Chateau Diabol. I cały ten krótki metraż jest w zasadzie tą opowieścią z lotniska, z 12 małp. Tak. Czyli tą, w której ten... Spotykają się tam. Spotykają się i czas zawraca i tak dalej, i tak dalej. I to zostało przez Gilliama, jak to woli, rozciągnięte po prostu do pełnego metrażu i wokół tego została zbudowana cała opowieść. Bardzo nieoczywisty remake, no ale pewnie równie dobry, nie? Bo tamta krótkometrażówka jest klasyką dokumentu, takiego impresjonistycznego, a to jest chyba klasyka surrealistycznego kina po prostu. No jest, absolutnie. Jest tak Salvador Dali kina trochę. Tak. I Brad Pitt, który wtedy przeżywał ten okres takiego zakochania się w nim wszystkich, no gra taką zupełnie inną rolę niż do tej pory. Nominowaną do Oscara za drugi plan zresztą. Bardzo polecam wam 12 małp. Ja ten film oglądałem już wiele razy i myślę, że jeszcze wiele razy obejrzę, aż po prostu zrozumiem. Kolejny remake, to jest ciekawostka. Albo nie, dam to do bonusów. Dobra. Kolejna pozycja, Pozwól mi wejść. I tutaj w ogóle to jest dla mnie przykład złego remake'u. To jest dla mnie niepotrzebnego remake'u. Znaczy inaczej, to jest niepotrzebny remake. Tak, jak wiemy, tamten oryginał stworzyli ludzie, których Hollywood już tam wchłania powoli. Van Hoytema dostał w tym momencie Oscara. Tamten film był zupełnie zrozumiały. Jeżeli ktoś potrafi czytać napisy angielskie, to nie powinien robić remake'u. Ale może nie potrafią czytać tych napisów. Zimno niebiesko, jesteś Szwedzi. Ja uważam, że to jest super potrzebny remake, bo ten remake zmienia w zasadzie wydźwięk tej historii. Ta szwedzka historia jest taka dość... No jest w niej dużo jakiejś takiej empatii, czułości między tymi, bo to jest opowieść o małej dziewczynce wampirycznej i małym chłopaku. A tamta jest o manipulacji. Jest taka zimna i cyniczna jednak. I choćby z tego powodu warto było to zrobić. No też Richard Jenkins tam gra, a to jest aktor król tak naprawdę. Zdecydowanie. No jest, aktor. Jest to... No, ta amerykańska wersja jest po prostu o kukoldzie. No takim, tak na dobrą sprawę. No nie ma co się oszukiwać tutaj. Jest taka simpowa dosyć mocno. Jest a tamta simpowa, wcześniej jest rzeczywiście taka... Jest ta Skandynawia w tym. Ta taka delikatność, czułość, nawet w obliczu jakiegoś bestialstwa. I tam to jest bardziej niebieska, to jest bardziej brązowa. To usprawiedliwia jej powstanie, ale... Jeśli macie ulubiony kolor wśród dwóch, macie wyjątkę do wyboru. Pokémon Red and Blue i pozwól mi wejść brązowe i niebieskie. Za brązową dziękuję. To co, dalej jedźmy? Nie jest brązowego śniegu. The Ring. Ringu! No, to, no i to jest właśnie to, o czym mówiliśmy, że to jest potrzebny remake ze względu takiego, że do japońskiego, azjatyckiego kina amerykański widz jest absolutnie nieprzystosowany, szczególnie w tamtych latach i dopiero ten Ring zrobił takie zainteresowanie i baz wokół tej japońskiej sztuki i ludzie zaczęli się interesować, że oprócz tego są jeszcze inne horrory z tym związane i które się dzieją w Japonii, których remake'ów nie trzeba robić. Całe życie żyłem w przeświadczeniu, że amerykański jest lepszy w ogóle i dopiero ostatnio sobie powtórzyłem amerykański, chyba jednak nie jest. Wiesz co, ja widziałem amerykański, potem zobaczyłem od razu japoński praktycznie, jak się dowiedziałem, że to jest remake i ten japoński mi się nie podobał. No mi się po prostu nie podobał, bo do mnie nie przemawiała ta stylistyka. Mi się chyba podobały oba. Japoński to jest absolutna klasyka, ale zrobiony tak jak każdy horror japoński i tak samo jak Klątwa Gracz i tak dalej. Ten amerykański jest amerykański, ale pozostał, ten duch japoński w nim pozostał. Ale też pamiętajmy, co amerykański zrobił. Co zrobił amerykański? Amerykański zrobił taki renesans horroru wówczas, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Wtedy właśnie się pojawił The Grudge. Tak jak mieliśmy... Dużo japońskich remake'ów. Darkwater, nie? Tak. Z jakąś kosmiczną w ogóle ekipą, która to robiła. Potem to wyśmiewali ci w Cabin in the Woods.
gdzie jakby walczyli ze sobą ci z tymi dzieciakami właśnie w tym lesie, kontra wersja japońska w szkole z właśnie z takim demonem, takiej dziewczynki. Nie? No i cóż, mam nadzieję, że lubicie kolor niebieski, bo jeśli lubicie kolor niebieski, zakochacie się w amerykańskim ringu. Tak. Bo nie ma innego koloru w zasadzie w tym filmie. To prawda. To co? Mamy dwa bonusy jeszcze. No, dawaj bonusy. Bonus pierwszy to jest Funny Games, czyli przykład remake'u zrobionego 1:1. Film wygląda... Przez tego samego reżysera. Przez tego samego reżysera. Zmienił się język. Myślę, że Michel Haneke miał dobrą bekę w ogóle, kręcił ten remake. Nie? Tak. Że on trwa dokładnie, on chyba trwa co do z jakimś błędem statystycznym paru sekund, dokładnie tyle samo, ile oryginał. Jest kadr po kadrze przeniesiony. Jedyne, co jest zmienione, to... Z Michael Pitt i... To obsada, tak. Czyli moglibyśmy go puścić jednocześnie na dwóch ekranach i to... Tak, ludzie tak robili, wiesz? Albo wręcz nałożyć je na siebie, nie? Tak, ludzie tak robili. Pamiętam, że były jakieś takie porównania. Ale wiesz, jak... No tam się doszukiwano, że przez kontekst prawa do posiadania broni, że tak jakby to jest trochę inaczej, inaczej działa ten film w kontekście amerykańskim. Nie wiem, ja myślałem, że on tam po prostu z taką grubą szyderą wszedł, dostał to pieniądze, zrobił to i że to jest raczej jakiś rodzaj performansu po prostu artystycznego, nie? No tak. No to jest Michel Haneke, no to nie jest normalny koleś, nie? Jakby, come on. Dobra, a to teraz myślę, że znam odpowiedź na to pytanie. Dlaczego oryginał jest dobry, a amerykański nie taki dobry? A mi się oryginał podobał tak samo jak amerykański. Mi się też, ja też uważam, że... Ja właśnie nie mam tutaj, nie mógłbym odpowiedzieć. No to myślałem, że znam odpowiedź na to pytanie, jednak nie znałem. No jednak nie znałeś, no i co? I co ty powiesz mądrego na ten temat, no? Drugi bonus! Drugi bonus to jest coś, co nas zaskoczyło, bo każdy z nas kiedyś o tym coś tam słyszał, tak. Ale teraz tak naprawdę zbadaliśmy temat głębiej i jest to rzeczywiście ciekawa sprawa. Wściekłe psy Quentina Tarantino to jest remake filmu, który nosi tytuł City on Fire. Tak. I ja sobie przejrzałem trailer tego i tam rzeczywiście są... To jest trochę naciągany remake, bo to nie jest tak, że to jest 1:1. Tym bardziej, że tutaj się dzieje... jest więcej wątków w tym City on Fire. Więcej lokacji, które są... Bo tam tak naprawdę mamy ulicę, fragment banku i... magazyn. No i magazyn. I tyle. Świetna recenzja na podstawie trailera. Tak. Więcej lokacji. I... ale co mi się rzuciło w oczy, to na przykład to, że ci gangsterzy idą przez ulicę tak, jak idzie Tarantino z całą ekipą, tylko nie idą w czarnych garniturach wszyscy, tylko są ubrani w różne stroje, ale idą dokładnie tak samo na kamerę w tym trailerze. Tak. Wygląda to identycznie. Nie gangsterzy, tylko pracownicy poczty, ale reszta się zgadza. Nie? Tak. Z drugiej strony, czy jakikolwiek fragment filmu jakiegokolwiek Tarantino to nie jest gdzieś tam remake? No to właśnie bardziej pod to, bo to bym odpinał. No pod... w tym, w Pulp Fiction, no właściwie większość rzeczy pod jest... Pod rozległość zainteresowań Tarantino, nie? Bo... Tylko widzisz, u Tarantino to jest tak samo Kill Bill, te wszystkie sceny, to praktycznie jest 1:1 odwzorowanie. Tylko u niego nie patrzysz na to i sobie myślisz, że zżyna, tylko wiesz, że to jest ukłon. I że to jest taki głęboki ukłon względem tego, co to kino jemu dało, co to kino dało całemu światu i co ono spowodowało. I to jest zajebiste moim zdaniem. A jak widzisz na przykład te uwagi, to wiesz, że zżyna. Nie? Tak, u niego tak jest zżyna. Szukajcie oryginałów. Remake'i są wspaniałe, ale oryginały trzeba znać, choćby miały i 100 lat, warto je odświeżyć. Tak, i teraz przechodzimy do kolejnego oryginalnego w sumie tematu, bo nikt się nie spodziewał, że zawita tutaj premier były Morawiecki, Mateusz. A zawita z niebyle czym, ponieważ zawita ze swoim podcastem o różnych rzeczach, między innymi o kinie i o serialach. Tak. Co było dla mnie największym zaskoczeniem. Tytułem wstępu powiem, że odkryłem go tuż po tym, jak odkryłem wspomnianego Stevena Seagala i jego płytę Reggae. A to jest bardzo podobne akurat. Nic dziwniejszego dzisiaj mnie nie spotka w internecie i nagle recenzja Znachora, autorstwa Mateusza Morawieckiego. Recenzja 1670. A recenzja 1670 to jest świetny przykład tego, jak recenzuje film polityk. To jest tak. To jest film, serial, który mi się podoba, ale mi się nie podoba. On zabawnie traktuje polskie przywary, ale też ośmiesza Polaków. No. Tak. Czyli jest... On powiedział na samym początku, że ten serial polaryzuje społeczeństwo polskie, tak. I on też jest spolaryzowany lekko przez ten właśnie serial. I rzeczywiście jest tam trochę lania wody, ale generalnie się wypowiada pozytywnie o tym serialu. Jest chyba książka Złoty Wiek, coś takiego. Znaczy ja mam takie spostrzeżenie. To jest w ogóle taki ciepły nawiew klasyczny, nie? Że siadasz i śpisz, nie? Po dwóch minutach i każda minuta... Trochę tak. One są krótkie, ale każda minuta trwa 10 przynajmniej. To nie? Prawda, bo on mówi powoli. On mówi w taki sposób, znaczy ewidentnie słychać, że Morawiecki czyta tam. Zresztą puśćmy fragmencik. Witam w pierwszym odcinku mojego podcastu w nowym roku. A skoro tak, to skoncentruję się na przyszłości, analizując spór wokół
mediów publicznych. To jest ewidentnie taka sytuacja, że ktoś z jego biura, prawdopodobnie mówię, moim zdaniem, nie pozywajcie mnie, napisał to po obejrzeniu serialu i dał mu do przeczytania, on sobie usiadł, to przeczytał, oni to nagrali, wypuścili. Może, ale mogą też być jego, wiesz, przemyślenia. Tam no właśnie, 50 tak, odcinków nie tego, szukał nie? Takiej no. Nie wiem, czy taką cyniczną interpretację bym forsował, bo... Tym to, bardziej od kiedy przestał być premierem. To też nie są takie rzeczy, o których musisz mówić jako polityk, nie? Ale mówisz. No, jeżeli się zdecydowałeś mówić, to mówisz. No tak, ale wiesz, o co chodzi, że tak jakby to nie jest... To nie jest nawet coś, czego ktoś od ciebie wymaga, czy co jest jakieś... To też się nie poniesie jakoś. No sam fakt, że nikt prawie o tym nie wie, jest na Spotify'u i tak dalej. Trzy odsłuchania. Trzy odsłuchania są, raz, dwa, trzy. Ale tak, ale on tam na przykład ma też... No moim zdaniem to są jego słowa, wiesz, bo on tam na przykład też mówi o alkoholizmie. Cały jest odcinek o alkoholizmie i o promowaniu alkoholizmu i tak dalej, o problemach, jakie się z tym wiążą, na podstawie filmu, serialu nie Warszawianka, tylko Informacja Zwrotna. Mhm. Też na podstawie Jakuba Żulczyka. To jest... Więc moim zdaniem to mogą być jego słowa. Nie, oczywiście ktoś mu może pomóc to pisać, natomiast na bank jest to napisane, bo słychać jak on to czyta, ale czyta dosyć ładnie. Wspomniałem o tym, bo widzę pewne analogie między rodziną a państwem, o którym lubię myśleć jako rodzinie w skali makro. Muszę przyznać. Ale czy to ładnie w ogóle... Tam jest jakaś taka tęsknota za, niewysłowiona wprost tęsknota za jednak zajmowaniem się zachęcia zajmowania się kulturą, no nie? Ta, no. Bo ona w momencie odbija w jakieś takie klimaty, że gdyby nie wszystkie te obowiązki, gdyby nie jednak praca dla dobra kraju i tak dalej, to nie musiał pokazać, to bym powiedział więcej, to bym zdepytował inaczej i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest... A wiesz, jest to dziwne, nie? Z kim mi się kojarzy on tam, jak czyta? Z Tomaszem Beksińskim. On tam czyta... W taki sposób, jakby tam właśnie Tomasz Beksiński czytał tę swoją ostatnią audycję. No dobrze, a wy macie tak, że to was uleci ja, zespół brytyjski, Jazu. A ja mam, słuchajcie, jestem taki guilty pleasure trochę, jak nie wiem, jak z Disco Polo, albo Tele Zakupy Mango, albo z Wróżbitami w nocy, że się zatrzymuję i to jest dla mnie jakieś takie creepy trochę. Ale sobie to puszczasz. Ale sobie to puszczam i nie mogę przerwać. I tylko się wkręcam w ten świat. Nie mogę przerwać, bo umrę. To jest taka nerwica na tres. I nagle zaczynam mówić tak samo. I tak, rzeczywiście. Nie kłamał, miał rację. Wszystko jest okej. Okay. No to ma taki trochę ten, nie? Terapeutyczno usypiający vibe w ogóle. Mam takie wrażenie. Powiedz, że puściliśmy to w samochodzie po raz pierwszy. I zasnęliście. Nie, ale chyba zachodziło takie ryzyko. W każdym razie, no, samochód to nie jest dobre przeznaczenie do tego podcastu, ale właśnie... Michał zasypiał, ja dodawałem gazu. Jakieś przedśnie takie, to już lepiej. Przedśnie. Przedśnie, no. Tak się powinien nazywać jego podcast. Przedśnie. Przedśnie z Mateuszem Morawieckim. Przedśnie Mateusz Morawiecki o kulturze. Popkulturze. Tak, no jest to wolne... Natomiast widać, że on ma pasję do tego i że on naprawdę to ogląda, moim zdaniem przynajmniej. I on tam zaznacza, że na przykład jego pierwsze wykształcenie to jest historyk, więc dlatego też taką uwagę zwraca na pewne szczegóły, które są związane z 1670. 1670. Polska elita w osobie Jana Pawła Adamczewskiego to banda warchołów przekonana o swojej wielkości, która należy im się z urodzenia. Być może jest tak, jak mówicie, ja nadal nie mam złudzeń. Ja wyobrażam sobie, że każde jego przemówienie w telewizji, orędzie czy wystąpienie jest pisane przez kogoś. On to oczywiście zatwierdza, dyktuje i tak dalej. Moim zdaniem tak samo. Premier nie ma czasu, żeby tylko żeby on, sobie na napisać. Przykład te ostatnie odcinki, które robił, on już nie był wtedy premierem, bo robił je w grudniu, więc on już nie był tym premierem. I ten odcinek 1670, o którym mówimy, on zresztą na samym początku mówi, że już nie jest tym premierem. Więc teraz może się skupić po prostu na kinie. Na swoim wymarzonym podcastu. Teraz może żyć z wilkami w lesie i rozmawiać o 1670, jak zawsze chciał. Tomaszu Raczku, uważaj. Idzie konkurencja. Idzie Mati. Dobrze. Mamy to. A propos 1670, to będziemy mieli jeszcze gościa z tym związanego, tak luźno związanego z tym tematem raczej. Po prostu człowieka, który to wymyślił. No tak, nie zagrał tam, więc ciężko to zlegitymizować. Ja bym nie przeceniał jego wpływu na ten serial. Ale zanim jeszcze do niego dojdziemy, to też trochę jego tematy, bo tematy około hip-hopowe, a konkretnie Kanye West. Kanye West, jaki jest, każdy wie. Znaczy, no nie każdy, ale myślę, że sporo osób w tym kraju i nie tylko na całym świecie doskonale zna tę postać, bo jest to postać kontrowersyjna, jest to postać, która od tylu lat gdzieś
siedzi w naszych głowach, w naszych uszach i w naszych oczach, bo też się pojawia bardzo często. Zresztą widziałem całkiem niedawno dokument o Kanye Westie. Bardzo dobry. W którym w ogóle zauważ, że on kręci siebie, zanim zaczął być sławny, każe chodzić kolesiowi za nim i się kręcić. I to jest, to samo miałem, jak widziałem dokument o Billie Eilish, tylko nie, to nie Billie Eilish się sama kręciła, tylko zanim powstała ta najsłynniejsza płyta Billie Eilish, tam gdzie było Bad Guy i tak dalej, no to już ekipa Apple TV za nią łaziła i jeździła do jej domu rodzinnego, chodziła z nią na imprezy i tak dalej. Oni już wiedzieli. No tak, no to wytwórnia już wie takie rzeczy. Tak. Inwestuje ogromne pieniądze i wiesz, to się wydarzy. A Kanye przed wytwórniami to wiedział. No tak, ale wiesz, Kanye całe życie, Kanye West słyszał, był świetnym producentem, tak, ale on chciał rapować. Chciał być na froncie, chciał być gwiazdą, chciał być kreatorem w rzeczywistości w ogóle, nie nawet totalnie. I on przez całe życie słuchał, że nie potrafi rapować. Przede wszystkim to słyszał od Jay-Z, który tak. do niego przychodził do studia. Aż nagle stał się najpopularniejszym raperem na świecie w pewnym momencie. Tak. Nie najlepszym, ale na pewno najpopularniejszym, najbardziej wpływowym, najbogatszym i człowiekiem, obok którego każdy chciał stać gdzieś, przynajmniej na zdjęciu. Ale wiesz, a potem to się wszystko rypnęło. A potem osobą, przy której nikt nie chciałby stać a propos zdjęcia. No i stał się ikoną popkultury właśnie. Też wpływ na to miało jego małżeństwo z Kim Kardashian, które no, spowodowało w ogóle taką lawinę, że jakby kulą śnieżną dalszą, która do tego prowadzi, jest to, że dzieci Kim Kardashian w tej chwili są... moja Ola zrobiła teraz odcinek o tym, o dzieciach Kim Kardashian, które są teraz, ja nie pamiętam jak się nazywa to określenie, ale one są influencerami beauty, które zajmują się na przykład, nie wiem, testowaniem rzeczy z Sephory i robią to w taki... Czyli kosmetyki testowane na dzieciach, to no są, tak? A dosłownie tak, kosmetyki testowane przestań na dzieciach. Zachęcać już do tej fuchy. Tak, więc i to wszystko wynika, no wiadomo, że to wynika raczej z polityki rodziny Kardashian i rodziny Jenner, ale no też Kanye West włożył tam swoje. Znaczy, zwrot akcji chyba największy był wtedy, kiedy Taylor Swift dostała nagrodę za teledysk i nie dostała tej nagrody Beyoncé. On wszedł na scenę, powiedział Taylor, I'm a let you finish, czyli pozwolę ci dokończyć, a to Beyoncé nagrała lepszy teledysk, koniec. Tak jak of the year! Big drop. Jeśli chodzi o rodzinę Kardashian, to już jest Gotham City, nie? Tam przecież teraz Timothée Chalamet jest na orbicie w zasadzie tej... Zerwali jest. Chyba. Zerwali, tak? No. Tak, ale był na orbicie. Na bieżąco. Było kilku koszykarzy na orbicie. Chamel Young. Jest Travis Barker tam. Dobrze powiedziałem, Travis Barker, nie? Z tego, z Blink-182. A co do Kanye'ego, no to kurczę, no to jest taka opowieść, którą wszyscy kochamy, no self-made manie absolutnym, który wszedł na sam szczyt. Jednocześnie druga opowieść o tym, że jak bardzo długo na tym szczycie siedzisz, no to stajesz się trochę czarnym charakterem w swojej własnej opowieści. No patrząc, nie? na niego, to jest dosłownie czarny charakter, tak. Patrząc na to, jak się ubiera, nie? No. Te maski, które zakłada, to... W ogóle ta jego nowa dziewczyna, z którą on, czy tam żona, ja nie wiem, czy ona jest jego żoną. Od razu ci mówię, że ja do tego mam słabość, do tych wszystkich dziwactw. No ja widziałem, jak przyszedłeś ubrany dzisiaj. Uważam, że to jest fajne, uważam, że to jest wyraziste, nie robi nikomu krzywdy, jest to bardzo fajne do tego stopnia, że kiedyś w Polsce ktoś założył kominiarkę, takie ubrania i latał w okolicach hotelu jednego w Warszawie. To był High Bar. Tak, i wszyscy myśleli, że Kanye West jest w Polsce, nie? Myślę też, że ta nowa płyta jest jakimś taką fajnym symboliczną reprezentacją tego, o czym rozmawialiśmy, nie? Że ona z jednej strony muzycznie jest bardzo ciekawa, mam takie wrażenie, ale jeśli chodzi o teksty, nie? No to jest ten Kanye, obok którego nie chcielibyśmy raczej stanąć. Ja już nawet nie chodzi o sam tekst i o muzykę, chodzi mi o... Znaczy, ale też jakby... ja bym tekst obronił, bo one są proste, ale pamiętasz teksty futurystów, Michale? No dobra, ale futuryści nie śpiewali, że no, nie mam nic do Żydów, właśnie przeleciałem żydowską dziewczynę. A tego nie ma na nowej płycie, nie? Jak nie? Jest? No jest. Nie, nie. Nie jest na Vultures? To jest na Vultures chyba. Wiesz co, ale... Generalnie Kanye nie miał jakichś takich super, mega złożonych tekstów. On miał popowe teksty, hitowe teksty i owszem, były tam rzeczy w stylu Jesus Walks With Me, czy Diamonds Are Forever, czy chociażby, no i właśnie, teraz dochodzimy, na don't kill me, it's gonna make me stronger. Dużo było, słuchajcie, tych wydarzeń. W pewnym momencie Kaniemu zaczęło się wydawać, że jest Jezusem, potem zaczął nagrywać msze takie audiowizualne i wydawać jako płyty. Był taki moment, że grał płytę o swojej dwubiegunowej chorobie. Bo gra wideo jego mamie w niebie, nie? Tak, ogłosił, że będzie startował na przecież prezydenta, potem poparł Trumpa, teraz ogłosił, że znowu będzie startował na prezydenta, więc... Przecież ta dwubiegunowa płyta, to z tego memy powstawały, czyli wiesz, było na górze jeden napis, na dole drugi napis. Ale wszystkich nienawidzę, kocham was, nie wiesz, tego typu rzeczy. W każdym razie, dla mnie Kanye
ja nigdy nie byłem jakimś jego specjalnym fanem, ale zacząłem doceniać, szczególnie Runway mi się, no kocham ten numer, uwielbiam, kiedy wchodzi to pianinko. Jezus, no strasznie sobie cenię tak samo tę wersję teledyskową tego, która jest też piękna. Zobacz sobie wykonanie koncertowe, jak on stoi to i przedłuża pianinko, aż w pewnym momencie wchodzi z całością i jak po prostu wszyscy wskakują. To jest super, fantastyczna rzecz. Tylko doszło właśnie do tego momentu, w którym on zaczął się spotykać z Kim Kardashian i tutaj mam wrażenie, że się zaczęło trochę rozbijać to coś z jego muzyką, kiedy powstawały te... Ja nie pamiętam, jak się nazywa ten numer, co on jedzie na motocyklu. Bound 2. Ta. I honey. Jezus, to jest tak połamany numer, gdzie ja rozumiem ten zamysł artystyczny. Ale jest zły? Czy ten numer jest zły, czy mi się nie podoba bardzo, no. Ale słuchałeś. Nie słyszałem go. Ja zawsze jak leci, to go przełączam, no bo mi się nie podoba po prostu. No. Inne mi się dużo bardziej podobają z tej płyty. Natomiast ten był właśnie tym momentem, że ja sobie powiedziałem, że o, idziemy w złą, dziwną stronę. Za bardzo. I to jest mój problem, który ja mam z Kanye. Ja go cenię strasznie jako producenta, artystę, no ale kiedy wychodzi na przykład na scenę i zaczyna śpiewać Bohemian Rhapsody z takim fałszem, że to jest niesamowite po prostu, jak on fałszuje. Mama, I just killed a man. Put my gun up to his head. Pulled a trigger. I ja wiem, że to jest też taki zamysł, że on ma tak robić, ale ja nie, ja tego nie kupuję. Nie, ja go chcę pamiętać z takiego momentu w życiu, jak zobaczyłem po raz pierwszy zwiastun filmu Jarhead. Z podłożoną, z podłożeniem Jesus pom, Walks. Nie? Pom, pom, pom. To co, roast? Tak, roast. Niechętnie, ale roast. Słuchajcie, prawda jest taka, że czuliśmy, że nie powinniśmy robić roastów. Wiele osób nam mówiło, że nie powinniśmy robić roastów. Potem parę osób w komentarzach napisało, że nie powinniśmy robić roastów. Dlatego już teraz roast Kanye'ego Westa. Tutaj dlaczego będziemy je robić? Papierkiem lakmusowym przez K. Naszym będzie Michał, który nie lubi roastów. Że nie musimy robić roastów. On pierwszy zaczął od tego, że nie powinniśmy robić roastów. I dlatego będziemy je robić. Dzięki, Marcin. Opaki. Poproszę. Fajnie. Uwaga, to ja zaczynam. Roast. Michała zadanie. To nie zaśmiać się, co nie będzie takie trudne, jak się zaraz przekonacie. Proszę państwa, Kanye West porównał się do Michała Anioła, Disneya i Picassa. Rzeczywiście oni też nie potrafią śpiewać. Już? Co się stało? Kanye tak często przekracza granice, że Michał Wiśniewski powinien zrobić Kanye Gręcem. Dobre, mamy go. Kanye mówi, że w tym momencie jest sobą, ponieważ odstawił leki. Mógłbyś zacząć je brać? Kanye doskonale wie o tym, że wszyscy są z nim tylko dla jego talentu, więc gdyby brał ślub sam ze sobą, to podpisałby intercyzę. Kanye West jest poważnie chory, także serdeczne wyrazy współczucia dla lekarzy i personelu medycznego. Toldzia. Marketingowcy głowili się, co zrobić, żeby Crocsy nie wyglądały na najbrzydsze obuwie świata. Na szczęście pojawił się Kanye i Easy Pops. Kanye West ostatnio się oświadczył. Wiecie, jakie pytanie zadał? Wyjdę za ciebie? Trwają intensywne prace nad skutecznym lekarstwem na HIV i nekromancję, żeby ożywić Freddiego Mercurego i go wyleczyć, żeby mógł Kaniemu za wykonanie Bohemian Rhapsody. Przekleństwa zawsze mnie bawią. Tak? Jestem Polakiem. Tak? To ja spróbuję z przekleństwem w takim razie. Kanye West ma dwubiegunówkę. Słuchajcie, są takie momenty, że jest szowinistą, ale są też takie, że jest antysemitą. To bez przekleństwa nawet działa. Kanye działa tak jak wytwórnie. Wybiera dziewczyny po sprawdzeniu ich taśm. Dobra, ostatni dowcip ultimatywny, który kończy całą dyskusję. Ultimatywny? Ultimatywny. Uwaga, co robi Kanye West w jadalni? Je. Okej, to jest dobre. Ej, też mi wszedł głowy jeden. No dajesz. To będzie mój debiut. Maciek, tylko się nie, ani się wasz zaśmiać. Nie wasz się zaśmiać. O co pyta dziewczyna Kanye West, gdy nie dzwoni? Co mam na sobie? Nawet z reżyserki słyszę, że się śmieje. Miałem się nie zaśmiać.
Słuchajcie, obiecuję, że już nigdy więcej tego nie zrobię. Słuchajcie, jeżeli wydaje wam się, że to był ostatni roast, to macie rację, wydaje wam się. Nawet jeżeli nie jesteście fanami roastów, tak jak Michał, chociaż powoli się zaczyna przekonywać do tego, no to zapraszamy was na kolejną część programu, w której będzie gość, który jest bardzo śmieszny, bo napisał bardzo śmieszny serial i też generalnie jest bardzo śmieszny, bo występuje na śmiesznych festiwalach piosenek freestyle'owych. Zabawa! Śmiech. Magia się dzieje na świecie, magia się dzieje u nas w studiu, bo w ten oto magiczny sposób Jakub Różyło Muflon się pojawił. Witam wszystkich, cześć. Dzień dobry. Witam was, chłopaki. Miło jak mi bardzo, że mnie... Jak tam hip-hop? Właśnie nie wiem, nie nadążam za bardzo. Nie nadążam, ale mam szansę wygrać Popkillera w tym roku, więc jestem bardzo podekscytowany. Prawda? To jest taka niespodziewana sytuacja. Znaczy pewnie nie wygram, ale jestem nominowany, jestem nominowany do Popkillera, słuchaj. W czym jesteś nominowany? Jest kategoria freestyle'owy z 25-letni. Ach, dobra, ale tam jest 70 nazwisk. To jest 70 nazwisk. Jestem jednym z nich, jestem nominowany i wiesz. Tylko wiesz, kogo tam nie ma? Tam nie ma niestety syna Młynarza. Nie ma? Nie ma. Byłem, okay. Mateusz Natali był naszym gościem jakiś czas temu, nie w tym programie, tylko w 7.00 i właśnie okay. Pytam się, czy będzie syn Młynarza? No nie ma. Jak powiedziałeś, że ja masz szansę na Popkillera, pomyślałem, że jest kategoria raperzy, którzy coś osiągnęli w prawdziwym życiu. Nie, raperzy, którzy coś naprawdę osiągnęli. Ej, w ogóle nie, ten program nie odkrył nawet syna Młynarza, więc okay. cieszę się podwójnie. Myślałem, że Popkillerów w ogóle byś nie odkrył. Nie, ale i głosowałem w ogóle w tych Popkillerach właśnie w tej kategorii, mogłem głosować i zagłosowałem na Dużego P i na Tetrisa, bo to tacy z mojego pokolenia, z najbardziej wpływowi z tamtego okresu dla mnie. I zastanawiałem się nad trzecią osobą, bo tak rap. Myślałem nad kimś bardziej może z mojego pokolenia, tam nie wiem, 3-6 Flint, Biała, Sens, różni tacy ludzie, którzy byli wtedy czołówką, ale nie mogłem się zdecydować, stwierdziłem, że kurde, Wujek Samozło, to jest osoba, na którą trzeba... Słuchaj, Wujek Samozło teraz się będzie lał w jakimś prime, widziałem. Będzie się lał, ale to jest człowiek, który wiesz, po prostu od... No jeżeli ktoś jest freestylowcem 25-lecia, to freestylował 25 lat temu i nadal freestyluje z taką samą zajawką. Z taką samą i też zajawką. Osiągnął coś w prawdziwym życiu, czyli w TVP Info. Tak. I to też nie jest osoba, która, Wujek Samozło, to też nie jest osoba, która, nie wiem, dostaje dziką kartę, że teraz dostajesz się na finał już jakiejś bitwy freestylowej. Nie, on leci od eliminacji, od początku i idzie więc sobie to z taką jest, zajaweczką. To był głos za zajawkę, no. Tak. Ja polecam w ogóle tytułem wstępu, bo tak ostatnio nam zarzucili, że nie przedstawiamy gości, no to przedstawiliśmy i zmieniali nazwiska, ale też powiedzmy, co robi nasz gość. Nasz gość jest utytułowanym, znanym freestylerem od wielu, wielu, wielu lat, chociaż teraz zarzucił troszeczkę te buty na kołek i zajmuje 15 się... 15 lat temu. No, czyli prawie ostatnio i zajmuje się pisaniem tekstów w różnych serialach. Jednym z nich jest 1670, ale też na przykład pisał Saturday Night Live. Polska. To jest ta jedna anotacja, którą trochę psuje to może. Calvin Klein Jeans. Psuje TV, ale okej. Okay. Tak, tak. Zaczynałem. To była moja pierwsza tak naprawdę telewizyjna jakakolwiek robota SNL. Ale ty powiedz mi taką rzecz, ty czujesz, że tak jakby przewróciliście komedię temu krajowi? Czy... Jako SNL Polska? Czy... Nie, jako nie, w ogóle. Śmiała próba, ale nie, raczej na 1670 bym się... Generalnie mówimy o 1670, ale też zahaczmy o polskie The Office, które również pisałeś. Tak, i też, no. I to, co prawda, jest niszowa trochę... Piszemy teraz czwarty sezon. Tak, bo jest teraz czwarty sezon. To jest niszowa rzecz pod kątem tego, że jednak jest to Canal Plus i tak dużo osób nie ma możliwości zobaczyć tego, jak chociażby na Netflixie. A teraz razem z tym 1670 wszystkie nagrody, orły, nie orły, teraz jakieś te nagrody z WP były przyznawane, to też wszystko właściwie dostali. Recenzja premiera Morawieckiego. Dokładnie. Donald Tusk wspomina... Może Gazeta Wyborcza napisze 10 podpunktów o waszym tym sukcesie. W którym momencie poczułeś się tak najlepiej z tym wszystkim? Słuchaj, no pierwsze dni były w ogóle bardzo, bardzo szalone. No, to nie spodziewaliśmy się po prostu czegoś takiego, nie? Więc te pierwsze dni były bardzo, bardzo, bardzo dziwne. Nie wiem, czy mogę przeklinać, więc nic nie będę przeklinał. Możesz ale przeklinać, tutaj możemy w tym pomóc. Więc było to... I to był taki jednak szok, nie? Że to jakoś tak od razu super chwyciło. Jeszcze, wiecie, często jest tak, że te pierwsze recenzje są pozytywne, bo są ludzie, którzy są zaproszeni, są jakoś tam zadbani i ten, więc tak pierwszy dzień był taki, że okej, okay, dobrze to idzie, ale każdy kolejny dzień, jak się okazywało, że po prostu wszyscy się tym jarają, no oczywiście nie wszyscy, ale znaczna większość, no to było bardzo, bardzo przyjemne i bardzo też takie, nie wiem, oszałamiające wręcz bym powiedział. No, budujące. Czułem się oszołomiony trochę i budujące, tak. Chociaż oczywiście wiesz, no to zawsze jest tak, że przeczytasz 10 dobrych recenzji, przeczytasz jedną złą i to się jednak jakoś się wyrównuje, więc i o tej jednej myślisz, więc wydaje mi się, że jakoś tam nam nie odbiło jakoś totalnie i to też jest
Też byłem w takiej trochę dziwnej sytuacji, bo tu gadaliśmy trochę przed wejściem, że ja już tak naprawdę od dawna pisałem ten drugi sezon i też był taki moment, kiedy ta... Zanim powstał pierwszy. nie aż tak, ale zanim pierwszy się ukazał, to już go pisałem. Nie znaczyło to, że on koniecznie zostanie nakręcony, tylko że oni często zamawiają pisanie wcześniej, bo to przyspiesza projekt, powiedzmy, o pół roku, nie? Więc ja byłem w takim trochę schizofrenicznej sytuacji, że jednocześnie jakby konsumowałem ten sukces, a zarazem bardzo intensywnie wtedy pracowałem, bo mnie goniły deadline'y właśnie z kolejnymi odcinkami, więc nie byłem do końca, nie mogłem tak jak moi koledzy z projektu się oddać temu, jakby A czy to wpływało na twoje pisanie właśnie, że nagle, no nie wiem, złapałeś się na tym, że z racji tego, że jest taki sukces, a ty jesteś w tym momencie tej najbardziej intensywnej pracy nad drugim sezonem, czy wtedy nagle sobie pomyślałeś, Jezu, ja właśnie usiadłem na laurach? Nie, znaczy zastanawiam się, czy w ogóle, wiesz, ten moment oczekiwania na premierę nie utrudniał mi trochę pracy, bo ta praca szła mi trochę wolniej niż zazwyczaj, bym powiedział, że jakoś tak się męczyłem trochę bardziej w tym procesie i nie wiem, czy to po prostu nie było związane z tymi nerwami, nie? Że jednak trochę łatwiej jest robić coś innego. To jest jakieś tak naturalne w tej pracy, że jedną rzecz kończysz robić, ona się gdzieś tam mieli, ukazuje, ty już jesteś w jakimś innym procesie i dzięki temu łatwiej jest te wszystkie rzeczy jakoś psychicznie sobie z tym wszystkim radzić, nie? A to było właśnie takie dosyć wyczerpujące mentalnie, no, że ale nie wiem. Ale jak przyszedł sukces, to było tak, że mamy to, jedziemy i to były skrzydła, czy mamy tak, poprzeczka jest bardzo wysoko i teraz ja dam radę? Wiesz co, aż tak presji takiej nie czuję, wiadomo, że ona jest, bo rzeczywiście dużo ludzi to obejrzało i dużo ludzi będzie miało jakieś oczekiwania, ale jakoś tak w procesie pisania się tym aż tak bardzo nie przejmuję, bo ten proces i tak jest dosyć taki psychicznie wyczerpujący i to jest zawsze jakieś takie walka z samym sobą, więc mimo, że to jest niby prosta rzecz komediowa, a nie jakaś tam, nie jakiś ciężki psychologiczny dramat, ale to zawsze jest jakaś walka z samym sobą, więc w tym sensie nie czuję, żeby ten sukces jakoś tak strasznie utrudnił mi pisanie, no. A powiedz mi, bo to, takie odniosłem wrażenie oglądając ten serial, że to nie jest taka rzecz, w której zostawia się pewne rzeczy na później. Znaczy jest tak jakby, trochę wygląda strategia all in. I mam takie pytanie, czy na przykład teraz pisząc myślisz już trochę o tym, czy pewnych rzeczy nie przesunąć do trzeciego sezonu, czwartego, piątego albo ósmego? Jak wygląda to w ogóle ze strony tej czysto takiej koncepcyjnej, nie? I porcjowania swojego talentu. Faktycznie jest trochę tak, jak mówisz, że ten pierwszy sezon, wiesz, jak ja to wymyślałem, to w ogóle można powiedzieć, że to była jakaś jedna z pierwszych rzeczy, które ja w ogóle sobie wymyśliłem, więc raz, że nie wiedziałem za dużo jeszcze o jakimś takim myśleniu strukturalnym w serialach, no poza takim intuicyjnym jako widz. Pewne rzeczy po prostu czujesz, ale też właśnie nie miałem takiego elementu kalkulacji, że okej, to jest pierwszy sezon z pięciu, więc rozłożymy to jakoś. Wiadomo, że gdybym wiedział od początku, że mamy perspektywę na robienie X sezonów do przodu, no to prawdopodobnie przed wątek romantyczny należałoby spowolnić i nie rozegrać go tak szybko, dojść do pewnego momentu w pierwszym sezonie, nie? Teraz już rzeczywiście myślimy trochę inaczej o tym i więc trochę sobie to rozkładamy z nadzieją, że będziemy mogli jeszcze tą historię kontynuować. Ale dobra, ale to prace nad tym zaczęły się... w ogóle cały pomysł, nie? Koncepcja, która ci się urodziła w głowie, to się zaczęło jakoś dużo wcześniej, nie? Wy tam się z tym trochę bujaliście, z tego co rozmawiałem z producentem, no to mieliście trochę po drodze potknięć i właściwie nawet nie tyle potknięć, co z tego co słyszałem, wytwórnie, do których przychodziliście, czyli platformy streamingowe, mówiły wam, że kto a to będzie oglądał, że przecież to jest ogniem i mieczem. Tak było. No faktycznie. Ostatnio słowa producenta, halo. Ostatnio w ogóle sobie właśnie sprawdziłem, kiedy ja tak naprawdę zacząłem to wymyślać i wyszło mi, że to musiał być jakoś styczeń 2019, kiedy ja zacząłem to pisać. Więc faktycznie to minęło sporo czasu. Rok później odezwał się do mnie Iwo Krankowski, czyli producent, i on jakby uruchomił całą lawinę z tym związaną, bo ja to sobie zrobiłem do szuflady właśnie trochę z taką myślą, że to jest dosyć dziwny pomysł i kostiumowy serial komediowy i że jakby muszę najpierw sobie... Miałem jakieś inne rzeczy wtedy w toku, wiedziałem, że one będą wychodzić i miałem takie założenie, że jak one wyjdą i będą jakoś tam chwycą, nie, no to będę miał wtedy jakąś tam kartę przetargową, żeby spróbować z takim dziwnym pomysłem pójść. No ale na szczęście Iwo jakoś tam mnie wyprzedził z tym wszystkim i z Jankiem Kwiecińskim, czyli jak są studio, zaczęli chodzić po różnych nadawcach. No i rzeczywiście było tak, że ten tekst był raczej dobrze oceniany wszędzie, ale wszędzie była właśnie jakaś taka obawa i poczucie, że to jest rzeczywiście jakieś takie... Wiesz, wszyscy nadawcy tak naprawdę mają ciśnienie, żeby robić dla młodych, nie? Że to jest jakby wszystkie streamingi, wszyscy nadawcy chcą, żeby po prostu, żeby młodych do siebie zachęcić i rzeczywiście ta warstwa ogniem i mieczem, tak jak mówisz, tej szlacheckości wydawała się dla nich odpychająca i na szczęście
Netflix jest takim nadawcą, nie, że to jest, jest to tyle dobra firma współpracy, no, że oni robią, nie wiem, 8 projektów rocznie na przykład, nie? Więc oni mogą sobie pozwolić na to, żeby jeden z tych projektów jeden był, do siedmiu? No, żeby był po prostu... Żeby był zły. Mają pewny kryminał. Żeby był prestiżowy. Wiecie, mają jakiś pewniaka w postaci kryminału, w postaci czegoś tam, więc mogą sobie pozwolić na to, żeby jeden projekt rocznie na przykład był dziwny i żeby był może nie w topą od razu założoną, ale że... Ale topą. Mogą sobie na to pozwolić, nie? Ale topą, dokładnie. Jesteś swój chłop. Bo jak na przykład, wiecie, jak wchodzi Sky Showtime, to wiadomo, że robi jeden projekt, to robią kryminał, no bo to jest pewna sytuacja, nie? To jest jakby, nie można ryzykować, nie możesz robić jednego projektu rocznie i wziąć grupę młodych gości, którzy jeszcze nie zrobili nic poważnego i dać im zrobić serial kostiumowy, nie? Więc w tym sensie to było jakieś takie dobrodziejstwo, że ten Netflix właśnie działa w taki sposób i miał odwagę i też im się to opłaciło. No. Zgaduję, że nie możesz powiedzieć, o czym będzie 1672, ale na pewno możesz powiedzieć, o czym nie będzie, od czego uciekasz i co odepchnąłeś i na pewno tego nie będzie, mam na myśli bohaterów, motywy. Zmiana daty. Na pewno nie będzie tej zmiany epoki, nie? Bo wiele ludzi właśnie podrzuca taką sugestię, nie? Żeby trochę jak w Czarnej Żmii, żeby po prostu co sezon wędrować po innych epokach. My tego nie robimy. Zostajemy jakby z tymi bohaterami w tym świecie. Za droga scenografia. Droga scenografia ładna, no więc trzymamy się tego. Co mogę wam jeszcze zdradzić? Mogę chyba tylko wam jeszcze zdradzić, no, że zdjęcia będą wakacje, więc to oczywiście oznacza, że będzie też inna aura w samym serialu. Ale było to będzie. No zobaczymy. Poślizgowe. Bo to które jest oddzielną kategorią w tym filmie, bohaterem w zasadzie. W ogóle fun fact jest taki, że polskie błoto miało być w ogóle pierwszymi słowami wypowiedzianymi w tym serialu, że Jan Paweł miał stać tam... patrząc w horyzont i właśnie zachwycać się polskim błotem, tylko że ta scena finalnie się została przesunięta, a ten tekst w ogóle wyleciał, więc no, ale polskie błoto od początku było bardzo ważną symboliką. A kto gra to polskie błoto tam? To jest Hollywood polskie błoto, czy w Polsce? Polskie błoto z Podbrzeszowa. Rozmawiałem... Polskiebłoto.pl. Rozmawiałem z Maćkiem Buchwaldem a propos tego błota, jakby u nas w poranku, i mówił, że... Bo ja mówię, nie przeszkadzało wam to trochę, że jednak chodzicie tam po tym planie i cały czas macie wszystko uwalone tym błotem. Mówi, słuchaj, my to nic, ale oświetleniowcy tam grzęźli w tym błocie, musieli przesuwać te wszystkie rzeczy i mówił, że to była straszna masakra dla nich, nie? No ten serial... Sorry, nie. No i to się chciałem coś wpieprzyć po prostu chamsko. Nie, bo to jest kolejna rzecz. Trzymam się tej komedii, nie, która u nas była w stanie, w jakim była przez lata w zasadzie. A ten serial też wygląda, jak wszyscy się tam dobrze bawili. Tak, I Topa, i Katarzyna Herman, i wszyscy ci aktorzy, którzy po prostu nie mają szansy grać takich rzeczy, nie? To jest w ogóle chyba gdzieś tam... Jeżeli grają w komediach, to są negatywnie postrzegani wtedy w tych komediach, bo grają po prostu w gównianych komediach albo romantycznych. A tutaj mamy coś, co jest dla wielu widzów czymś nowym, czyli mokument. Czy jak ty to w ogóle pisałeś, to miałeś od razu w głowie, że to będzie mokumentem, czy to dopiero przyszło później? Tak, jeszcze tylko się odbiło to, co powiedziałeś, że wszyscy się dobrze bawili. Właśnie była jedna z krytycznych recenzji serialu i tam na końcu było takie zdanie, dobrze bawili. Że widać po autorach, że byli bardzo zadowoleni ze swoich pomysłów. Jak to przeczytaliśmy, się tak... Faktycznie. Na ogół jest tak, że jak oglądasz film, to masz wrażenie, że ludzie chyba zrobili to, co chcieli zrobić. To chyba dobrze, ale nieważne. Natomiast co do mokumentu, no to właśnie, wiesz co, pierwotnie ja to pisałem stricte jako taki koncept mokumentalny. To wynikało z jakiegoś mojego takiego właśnie zachłyśnięcia tą formą ofisową, What We Do in the Shadows i tak dalej. I sobie myślałem właśnie, że to będzie taka, wiesz, latająca kamera i tak dalej. Z ręki po prostu, ale jakby to z inicjatywy Maćka, żeśmy z tego zrezygnowali i myślę, że dobrze zrobiliśmy, bo to by po prostu było trochę takie, on od początku miał taką obawę, że to będzie wytrącać widza, nie? Czy to jest prawdziwa historia, czy to jest Topa przebrany za szlachcica, co tu się dzieje, czemu jest kamera i tak dalej, więc zrezygnowaliśmy z tego i trochę poszliśmy w taką stronę. No nie wiem, mi się to trochę kojarzy z tym, co robi Adam McKay, nie? W swoich filmach, że masz to przełamywanie tej czwartej ściany, ale to nie jest mówienie do kamery, tylko jest mówienie do widza, nie? No, tak się tylko mówi. Oczywiście jesteś mój chłop. Więc w tym sensie... Teatralnie bardziej. Trochę teatralnie, no trochę... To też klasycznie filmowo zrobione, nie? Że tak. To jest ta różnica. I też mi się wydaje, że wiecie, że polski widz na tyle się w ostatnich latach jakby, nie wiem, opatrzył, wyedukował, że z łatwością jakby wchodzi w różne formy, nie? Że to nie jest jakieś... Młody na pewno. Nie musisz się na tym zastanawiać, o co to tak naprawdę chodzi. To jest jakieś wszystko intuicyjne, a zarazem właśnie dzięki temu, że odeszliśmy od tego dokumentu, to jest to po prostu ładniejsze i filmowo bardziej interesujące. Więc ja też właśnie jak oglądałem pierwsze układki tego, nie? I wiadomo, jako autor masz coś takiego, że znasz już te rzeczy na pamięć i one cię nie śmieszą.
ale więc nie wiedziałem, czy to w ogóle będzie ludzi bawić, ale miałem coś takiego, że przynajmniej wiem, że to jest kurde piękne, nie? Że naprawdę ładnie wygląda, jest nakręcone mega pro, więc myślę, że ta decyzja była bardzo dobra i też pomogła temu serialowi, żeby on jakiś był bardziej, jakiś głębi nabrał, nie? A nie tylko po prostu serią gagów. A która postać, którą najbardziej lubisz, którą ci się najbardziej pisze, nie mówię tutaj o aktorach, którzy odgrywają te postacie, tak. Tylko która z tych postaci jest taką twoją ulubioną? No wiesz co, no, siłą rzeczy, no Jan Paweł jest taką postacią, motorem, nie? W tym pierwszym sezonie też będąc na planie, trochę sobie zdając sprawę z tego, że tak naprawdę ten serial totalnie stoi na nim, że on jest w prawie każdej scenie, nie? I właśnie też takim moim założeniem na drugi sezon było trochę, w sensie, oczywiście on nadal będzie głównym bohaterem i ta historia będzie się kręcić dookoła niego, bo to jest też taka sytuacja, że to jest zarazem główny bohater, ale i antagonista w tym świecie, nie? Że to taka specyficzna dosyć funkcja takiego bohatera w takim serialu, więc jakby to cały czas będzie o nim głównie, ale właśnie mam taki cel, żeby w tym drugim sezonie dać trochę więcej przestrzeni innym też bohaterom, bo też widzimy, że na przykład, nie, że ksiądz Jakub jest w ogóle kochany, no tak, przez ludzi, nie? Fandom ma jest mocarny. Ludzi, więc jakby chcemy zaszczany po prostu... Zaszczany Jędrula. Więc chcemy, żeby ci inni bohaterowie też mieli trochę więcej przestrzeni dla siebie i dla jakichś swoich tam historii. Więc tak, no a tak poza tym nie mam jakichś... No, Jan Paweł był taką osobą po prostu, do której konstruowałem ten świat, więc w tym sensie no, on był najważniejszy dla mnie. A powiedz nam, czy dochodzi do ciebie taka myśl, ewentualnie jak się z nią czujesz, że spędzisz prawdopodobnie w 1670 roku jakieś 5, może 8 lat życia? No na razie jeszcze jeden spędzam, zobaczymy, nie? To... No i jak się z tym czuję, w sensie co? No że jeżeli ten projekt będzie miał takie nogi, jaki miał start, no to będzie teraz twoje życie. No słuchaj, no nie jest to najgorsze życie, więc jakoś wyobrażam sobie, że... Jak klan na przykład. Wyobrażam sobie, że moje życie mogłoby podążyć w jakichś gorszych kierunkach. No wiesz co, no zobaczymy. No rozważam też, że może jeżeli będzie ten projekt miał jeszcze jakąś przyszłość, to że będę się wspierał kimś, żeby jakoś tak nie... Nie, i robił spin-offy. Może spin-offy to spokojnie, nie? Wiecie, to też jest taki serial, bo to nie jest do końca taki konstrukt sitcomowy, nie? Że jakby ten serial nie ma do... To jakby, to już mówiłem kilka razy, ale może nikt tego nie słyszał, że jakby to był jakiś taki wymóg, jeden z jedynych od Netflixa wobec nas, żeby ten serial miał cliffhangery, nie? Żeby te odcinki, że widocznie może to jest kwestia algorytmów, że ludzie bardziej oglądają rzeczy, które ich jakoś tam od razu ten, nie? Zachęcał do włączenia kolejnego odcinka, a sitcomy się kończą w taki sposób, no, że każdy odcinek trochę zatacza koło i to tempo rozwoju wszystkiego jest dużo mniejsze. A siłą rzeczy przez te cliffhangery to też od razu wprowadza inną dynamikę, więc ja nie wiem, czy ten serial ma na przykład potencjał na to, żeby go robić, nie wiem, 6 sezonów. Nie? Myślę, że tu zobaczymy. Tu chodzi kwestia jakiejś takiej mentalności społecznej też, że myśmy raczej przywykli do tego, że komedie są u nas nieśmieszne, więc jeśli są umiarkowanie śmieszne, to już jesteśmy zadowoleni. To już jest super. A w ogóle myślenie o... 5 na 10, zajebiste. Nie mówię o 1670. No nie, tak, ale stąd się wykluło chyba głupie komedie powiedzenia, że no też, nie? Głupie to jest zły film, ale on jest wreszcie śmieszny. Stary, jak masz jeszcze myśleć o tym, że coś ma fajną konstrukcję i jeszcze no tak. O tym, że jest nakręcone jak prawdziwe kino i tak jakby jeszcze to lepić, tak jak to się robi na całym świecie, no to są tak jakby też kolejne poziomy tego, co w głowie musimy przerobić jako widzowie polscy, nie? Wydaje mi się, że super, że w ogóle coś takiego jest, co od razu chwyta te wszystkie elementy i od razu nam wszystkie wrzuca i możemy o tym myśleć jako, nie właśnie jako sitcomie, tylko jako serialu, który będzie miał może 3 sezony, nie? I będzie fajną, zamkniętą całością w 3 sezonach. A zdarza się tam wolna ręka? W sensie, czy aktorzy mówią na przykład nie twoimi tekstami i sobie freestylują? Wiesz co, za bardzo nie freestylowali, bo też jakby ten tekst wymaga takiej precyzji, nie? Że to jest bardzo gęsty tekst i wydaje mi się, że on się trochę rozlatuje, jeżeli się go zaczyna przekręcać i aktorzy też z dużym szacunkiem do tego podeszli. Też wszyscy wchodzili na plan bardzo dobrze przygotowani, też tempo pracy było bardzo szybkie, przez to właśnie między innymi przez to błoto i jakieś obsuwy związane z jakąś tam właśnie warunkami pogodowymi, więc wszyscy byli bardzo zmobilizowani i starali się szybko to robić i sprawnie, więc było mniej przestrzeni na takie stricte impro. Natomiast wiadomo, że dużo rzeczy dochodziło w tak zwanym międzyczasie, nie? Że i aktorzy, i właściwie wszystkie piony dodawały jakieś swoje pomysły i one były oczywiście... To nie jest tak, że to, co się dzieje na ekranie, to jest po prostu od A do Z realizacja scenariusza, tylko tam jednak dużo jeszcze bardzo błyskotliwych i fajnych ludzi po drodze dodało dużo warstw. Ale nie było takiego kombinowania na planie z tekstem właśnie, wiesz, wymyślania nowych gagów i tak dalej, to nie, to raczej tego. U nas jest przestrzeń na impro. Pro, zdecydowanie. Czy freestyle, to, że siedziałeś w tym freestylu przez dłuższy czas, on ci pomaga w pisaniu, czy spowodował, że dzięki temu się łatwiej pisze i że masz po prostu na zawołanie żarty i tak dalej? Nie, no wiesz, to jest zupełnie jakaś inna...
inny sposób myślenia, więc to w żaden sposób się nie przekłada. Wiesz? No myślę po prostu, że przez lata funkcjonując jakoś w rapie i myśląc rapem i myśląc wersami, to jakby gdzieś jest jakiś może podobny sposób myślenia, że jeżeli porównać rap, film do muzyki, no to można powiedzieć, że rap jest komedią, nie? Że jakby najbliżej, najwięcej ma jakichś takich wspólnych punktów, jest najbardziej gęsto pisany ze wszystkich, mam wrażenie, jakiś tam, że komedia jest najgęściej pisanym stylem i tak samo rap jest najgęściej pisany, jeśli chodzi o twórczość muzyczną, więc pewnie są jakieś tam elementy wspólne, ale też, wiesz, też nie było takiego bezpośredniego przejścia, nie było tak, że ja przestałem freestylować i zacząłem pisać scenariusze, tylko minęło jeszcze x lat w międzyczasie. Ja już naprawdę od lat nie freestyluję, co było widać. Więc... A co robiłeś w międzyczasie, między freestylem a pisaniem? Trochę grałem w karty, trochę pracowałem w agencji reklamowej, więc jakoś tam się to... Czyli ta kreatywność jednak, która jest w tym freestylu, przydaje się w życiu zawodowym. Czyli grałeś w karty, czyli zarabiałeś pieniądze grając w karty, tak? Był taki moment, no. Wow, czyli da się. Da się, ale nie byłem jakimś asem, nomen omen, w tym wielkim, no. Czyli no poszedłeś do agencji reklamowej, więc... Słuchajcie, no, ja teraz... Tak o Hemingway też był w agencji reklamowej. No tak, no bo to jest takie naturalne przejście dla ludzi, którzy coś tam rapowali. To nie jest taka przestrzeń, która jednak trochę drenuje z kreatywności? Trochę drenuje, no ale w tym sensie, no nie, no kreatywność nie jest jakimś takim zasobem w taki sposób oczywisty, wyczerpywalnym, nie? Więc ja też traktowałem tą pracę po prostu jako pracę, nie? Że nie spinałem się na to, jakby starałem się być profesjonalny w tym i robić to dobrze, ale nie czułem, że to jest jakoś moje życie i tak, więc raczej na spokojnie, no. A myślałeś w ogóle o tym, żeby w jakikolwiek sposób wrócić do freestylu, czy tak to już jest temat zamknięty kompletnie? Słuchaj, i nie do dzisiaj myślałem, ale... Nie, totalnie nie, no bo wiesz, no to jest jakby... Po co miałbym to robić tak naprawdę? A jeździsz na jakieś bitwy tak po prostu jako widz, żeby sobie pooglądać jakieś bitwy o południe czy WBW? No nie, na młynarza, w ogóle z tego wypadłem. Wiesz co, freestyle mi się wydaje, że jakby jest dziedziną trochę jakąś tam ograniczoną, w sensie, że to, co my robiliśmy lat 15 temu, to jest mniej więcej to samo, co chłopaki robią teraz, nie? Więc w tym sensie, ja mam wrażenie, że się te pokolenia zajmujące, interesujące, jarające freestyle po prostu co parę lat, co 5 lat wymieniają, bo mniej więcej dostają, każda nowa publiczność dostaje mniej więcej to samo. Wiadomo, że oni pewnie są trochę sprawniejsi niż my, bo jakby taka jest jakaś naturalna kolej rzeczy, ale co do tego, co się słyszy na tych bitwach, na czym to polega, jaka jest ta konwencja i ta forma, no to jakby... Ciężko, mam wrażenie, mieć na to zajawkę przez, nie wiem, 15 lat, no bo to jest wyczerpywalne. A dlaczego ludzie z freestylu nie osiągają sukcesów? Znaczy, wiadomo, że mamy Quebo, który... Mówię o rapie tutaj. Bałem się generalizacja. Generalizacja jest taka, że owszem, mamy Edzio Rap, który na TikToku w tej chwili robi jakieś wykręcone liczby. Mamy Filipka, który też sobie całkiem nieźle poradził, jeżeli chodzi o płyty. No i mamy Quebo, który jest jednak takim wyznacznikiem absolutnego sukcesu. Natomiast jednak... Zwykle mówi się, że osoby, które freestylują, no to one później niczego nie wydają takiego poważnego. Czemu tak jest? No wiesz, to wydaje mi się, że to są po prostu trochę inny zestaw umiejętności z potrzeby. No jakby, żeby być raperem, nagrywać fajne piosenki, no to jednak to jest aspekt jakiejś tam muzykalności jest bardzo istotny, nie? A freestyle jest jednak taką grą, wiesz, jakąś taką błyskotliwość, zabawę słowem i to nie zawsze się pokrywa, nie? I też freestyle wymaga od ciebie jakiegoś takiego szybkiego myślenia i myślenia ad hoc, wymyślania rzeczy ad hoc i bardziej jakichś takich efekciarskich zabiegów niż, wiesz, jakieś koncepcyjnie rozbudowanych rzeczy, takie jak kawałki. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia niepokrywania się do końca tych zakresów umiejętności, które są potrzebne do osiągnięcia sukcesu. We freestyle'u potrzebujesz więcej językowych czysto, a w pisaniu jednak literackich, czy tam paraliterackich, to jest chyba też taki... Tak, myślę, że też, no, że to jest też, że freestyle jest jakby sportem takim, nie? A nie sztuką, bym powiedział, no. No to my mamy sport dla ciebie jeszcze. Ale poczekaj, jeszcze mam pomysł. No? Zanim zagramy w Mario, pewnie się domyślasz, jeszcze pytanko mam, bo mamy tutaj też taki dział polecajki i chętnie korzystamy z ludzi, którzy dużo oglądają, słuchają i tak dalej. Gdybyś coś z twojego poletka polecił, czyli coś śmiesznego do oglądania i coś fajnego do słuchania. Może to być nisza, może być to from the bottom of your heart. Do oglądania coś śmiesznego. Piękna angielszczyzna, przepraszam. Co ja ostatnio oglądałem się... A, no oczywiście, ostatnio obejrzałem serial nowy Nathana Fieldera i jednego... The Curse. I... Właśnie rozmawialiśmy z Marcinem wcześniej o tym. No nie widziałem, od lat nie widziałem niczego, co by mnie tak jakoś w ogóle...
wstrząsnęło, zarezonowało. Tam jest dopiero błoto, co? Tylko metaforyczne. Nie, no niesamowite. Jesteś team cherry tomato. Myślę, że wiesz, że dużo ludzi w ogóle nie... Bo ten serial można na różnych poziomach rozpatrywać. On mnie bardzo śmieszył w wielu momentach. Myślę, że dla wielu ludzi on może w ogóle nie być śmieszny ani razu, w żadnym momencie. Ale tak się zaczął Office. Moje pierwsze obejrzenie Office to było w ogóle, dlaczego mi to robicie, tą krzywdę? Ja się, to nie jest śmieszne w ogóle. Więc nie? To jest jakby do kwadratu. Kringometr wykręcony. No, ale nie, no jestem mega fanem tego serialu, więc to polecam na maksa. A co ostatnio słuchałem ciekawego? Kurde, nie wiem. Makowieckiego płyty teraz słucham nowe. Jest spoko. Wszyscy mówią, że jest dobre właśnie. Jest fajne, no. Jest fajne. Tomka Makowieckiego z Idola. Nie wiem, czy ktoś pamięta. On wydał płytę, jest podobno... Istnieje, tak? Tak, według wszystkich... Wrócił po latach. Wszystkich dłoni parametrów jest dobra piany, po prostu. Tak, bardzo przyjemna płyta. Nie, no to jest taka rzecz, teraz jak tu jechałem, słuchałem, więc łatwo mi jest tak... Ją rzucić co? Thierry Łak słuchałem teraz nowej, ale nie jest jakaś rewelacja. Może Ala Janusz też wróci. Ala Janusz, jajecznica. No to Mario. Podobna muzyczka będzie w Mario. Najsłynniejsza gra z Nintendo, Mario grałeś na pewno. Grałem, ale no dobrze. Level 1-1, jak najwięcej punktów trzeba zdobyć. Tak, Tomasz Mariowiecki. Dobra wiadomość, nie mamy laga tym razem, więc... Dobra, poprosimy Mario. Uwaga! Jakub Muflon Różyło jako Mario tak tym razem. Którym się skacze, bo już zapomniałem. Skakałeś przed chwilą, bo sprawdzałeś. Wiem, właśnie. No, 200 punktów. Dawaj, cyk, jasne. Przeskoczony. Dawaj, to grzyba tutaj biorę. No jest. No. To nie tu. O, jest. Teraz to będę dopiero wielki. Wszyscy wiedzą, że tam jest grzyb. Jak to się stało, że wszyscy wiedzą, że tam jest grzyb po 30-40 latach? Nie wiem. Ale dobra. A czy ja dostaję się punkty za mieszkanie? Tak, ale on mało jest punktów stoi. Ja idę... Tutaj po kwiatka zaraz. Ty, on wie nawet, że tu jest kwiatek. Tylko zapomniałem, z którym skacze, o tym. Jest i kwiatek. Trzeba go najpierw zebrać, doskoczyć do niego. Dobra, jest 1000, no to już 2350, no to już... A tym skacze, a tym strzelam. I tak. On wcześniej nie wpadł w tym programie. Kurde, patrz. Dobrze, o, jest tego, dobrze. Dawaj jeszcze tu tego, a to chcę ten... napunktować sobie, no, ale będziesz mieli fajny materiał, takie 20 minut, kurde, który gra w Mario. Ta plansza nie ma tylu minut. A bo tylko ta plansza jest. Tak, tylko ta plansza, tylko te plansze robimy. Już bez przesady. To by było dobre. No to już jest koniec. Materiał na Twitcha byście mieli, tak, że siedzę i gram. Tak, totalnie, ale wiesz, ludzie to oglądają. No, ostatnio widziałem, teraz chłopaki z 2115 siedzą na Twitchu i cisną mocno. BDOS, Kukę. No i dobra, idziemy dalej. 5 tysięcy punktów. Lepiej. To już jest ostatnie, co mamy. Lepiej niż freestyle mi to wyszło. Musisz skoczyć. Jeszcze lepiej? O! 5100, ale teraz tras jeszcze. Za przejście levelu. Proszę państwa, 13 350, brawo. Dominator. Mamy to, dominator. Zdominowałeś. Kobiety zdominował w kanale Zero, dziwne. Które miały laga zresztą, nie dało się grać. Pierwsza osoba bez laga i od razu pobiję rekord. Dobrze, dziękujemy bardzo za przybycie. Dzięki. A my panowie. Przechodzimy teraz do naszej sekcji polecajki. To nie jest takie brzydkie wcale. Maciej, chcemy zacząć, a masz coś na twarzy. A nie, czekaj. Aleśmy się ubawili po pachy z Jakubem Różyło, pseudonim Muflon, bo tak ma baran. Taki. Muflon to jest taki baran. Wiesz, on to jest małpa. Nie, to gibon to jest małpa. Muflon to jest baran taka. Boże. Taki baran. No, kupiłem złe zwierzę. No. Nie się kojarzy z barakudą. Z barakudą. No dobra, każdemu się inaczej kojarzy. Bracia mieli chyba firmę Muflon Productions. Czy... A Muflon przecież jest wełna z Muflona. To z Mykonosa. Z Mykonosa z Grecji. Albo Mykonosa. Podgatunek owcy, mówiłem. Dobra, słuchajcie. Muflon poszedł, więc teraz przejdziemy do tego, na co czekacie, żeby sobie coś polecić na weekend. Czyli będą to polecajki, zanim jednak zaczniemy. No to słuchajcie, zwykle dajemy wam tutaj 30-sekundową książkę. Teraz będzie troszeczkę dłużej, ale to też nie będzie pełny materiał. Zobaczcie prostrację, czego ona tak właściwie nie poleca. Te książki bardzo często romantyzują złe rzeczy. To jest prawie w każdej z tych książek jest problem taki, że jest jakaś postać, która jest definitywnie antybohaterem. To na przykład używa przemocy wobec swojej ukochanej. Albo na przykład jest bardzo toksyczną osobą, manipuluje. Natomiast w tych książkach jest ta osoba ukazana jako taki właśnie
mężczyzna, Boże, jak ja bym chciała z nim być. W literaturze najczęściej taki bohater jest przedstawiany jako zły, albo bohater, którym ty masz, jest taki frapujący, dlaczego to się stało z nim. Tutaj jest pokazane coś toksycznego, coś złego i jest pokazane jako dobre, jako że to jest cool, to jest super. To nie jest cool. Upijanie się do nieprzytomności nie jest cool. Bicie się po mordach nie jest cool. To jest bardzo często w ogóle w ten sposób, na przykład w rodzinie Monet tak było. Tam jej jeden brat, tej głównej bohaterki, pobił ziomeczka, który tam do niej wyskakiwał. I to jest rozwiązanie problemu, no nie? To jest fajne, że wstawił się za nią. Całość tego materiału, czyli ponad 10 minut na kanale Zero Extra, wbijajcie tam, żeby sobie zobaczyć całą rozmowę i wtedy będziecie mieli pełny obraz tego wszystkiego, a ja muszę teraz zrobić coś ważnego. Proszę bardzo, będą polecajki, a zaczniemy tak. O, to jest to! Ha! Proszę państwa, mamy Apple Vision Pro w domu. To wygląda jakby Kanye West zaprojektował Apple Vision Pro. A wiesz, to jest najgorsze, że ty się ubierasz i tak już tak wyraziście, że to wcale nie jest tak, że ci nie pasuje. Ja wiem. Szukał słowa w ogóle. Żeby było chciałem go obrazić. Żeby było śmieszniej, można tego używać też jako butów najprawdopodobniej. Słuchajcie, to jest gadżet z serialu Problem, co chciał, bo o tym serialu właśnie chciałem zacząć i chciałem powiedzieć, że ludzie oczekiwali Gry o Tron w kosmosie, znaczy no nie w kosmosie, tylko takie sci-fi związane z Grą o Tron i trochę to mamy, no przede wszystkim ze względu na to, że mamy tam aktorów z Gry o Tron, czyli między innymi Liam Cunningham, John Bradley, czy też Jonathan Pryce. Niesamowite, że potrafisz obsługiwać myślą teraz telefon. Tak, fantastyczna tak, technologia. No to jest, słuchajcie, tak powinien dokładnie wyglądać ten Apple. Research, tak zwany research na dwa iPhone. Tak. Dobra. Problem, co chciał, no to jest bardzo takie mit sci-fi, czyli oglądając to masz wrażenie, jakbyś oglądał jeden... Nie, no ja to ściągnę. A poczekaj, ja mam zawsze problem z rozmiarem. No. Teraz umówmy się tak. That's what she said. Jak w to wejdę, that's what she said. Thank you! Co polecam, ten serial, jak nie wejdę, to nie polecam. Dobra, no. Dzięki, Netflix. I to jest serial, słuchajcie. To zrobiłeś znowu nie tak. Dziękowcem nie jestem. Problem z tym filmem... serialem właściwie jest taki, że oglądając go masz wrażenie, że oglądasz pierwszy odcinek jakiegoś nowego sezonu Black Mirror. Tylko nie ma tutaj premiera i świni, mamy za to kosmitów, którzy przylatują na Ziemię, ale którzy lecą dopiero do tej Ziemi i oni dopiero będą za ileś tam set lat, tylko wysyłają informacje wcześniej, komunikują się z tymi ziemianami, komunikują się w ogóle pierwszym jakby bastionem tej komunikacji są Chiny. Chiny pod władzą Mao Tse-tunga. Mamy tutaj rewolucję kulturalną. To w ogóle pierwszy odcinek zaczyna się od skazania na śmierć. Bardzo też masakrycznie się zaczyna, bardzo krwawo, od skazania na śmierć poprzez pobicie pasami jednego z głównych naukowców, który opowiada o teorii względności. I mamy tutaj jego córkę, która zostaje zesłana do kolonii karnej, ale następnie z tej kolonii przechodzi i zostaje jednym z czołowych naukowców badających sprawę, która się nazywa Czerwony Brzeg. I ten Czerwony Brzeg polega na tym, że oni właśnie rozmawiają z tą jakąś nacją z kosmosu, z którą zaczynają utrzymywać kontakt. No i mamy tutaj przeskoki pomiędzy 2024 rokiem, 1980 którymś i generalnie miała być z tego Gra o Tron. Nie jest to Gra o Tron, to się dużo wolniej rozwija, nie ma tam takiego rozmachu, natomiast jest to naprawdę wciągająca historia, jest to interesujące. To jest tak, jakbyście połączyli sobie Ready Player One z Kontaktem i z Arrival, mniej więcej. Tylko oczywiście trzeba odrzeć te Arrival z tej denisowo-wilenowatości i dorzucić tutaj jednak to, że to jest serial. Czuć to, że to przyszło z Azji? Czuć tam tą filozofię? Nie. To przyszło z Azji. Dobrze, że to na film. Właśnie, film jest na podstawie książki i to książki z chyba z 2008 roku, która odbiła się absolutnym echem i jest związana bardzo mocno z Chinami i z tą kulturą Azji. Natomiast tutaj tego nie czuć. Tutaj większość rzeczy tak naprawdę poza tymi azjatyckimi klimatami dzieje się jednak w Wielkiej Brytanii. I jednak jest to bardziej Wielka Brytania niż Chiny. Kurczę, no powiem szczerze, brzmi to jak coś, czego zupełnie nie chcę zobaczyć.
Trochę tak. Muszę powiedzieć szczerze. Trochę tak może brzmieć. Brzmi średnio. Trochę tak może brzmieć, natomiast ja mimo wszystko polecam, bo mnie to wciągnęło. I ja się na początku bałem, że mnie to nie wciągnie, bo pierwsze odcinki nie zapowiadały się właśnie tak. Pierwszy odcinek był dosyć zagadkowy, a potem już było takie... Trochę dotyczyło to bardziej religii, trochę miało się wrażenie, że ogląda się Lostów, bo też była tam taka jakaś tajemnica, no ale potem ta tajemnica gdzieś tam zniknęła i jest to ciekawe. Mhm. Miejmy nadzieję, że Maćkowi nie udało się zepsuć tej polecajki, to na szczęście jest na Netflixie, więc i tak to wszyscy obejrzymy. No, więc... Ja założę teraz zwykłe okulary. O, cyk. A do czego to służy w tym serialu? To służy do wchodzenia do gry. Takie. A, okej. Okay. Masz to założone i to dostali ci tacy najbardziej znani naukowcy na całym świecie i zakładasz to i wchodzisz do gry i ta gra polega na tym, że masz rozwiązać problem trzech ciał, czyli jak rozwiązać to, żeby ludzie nie umierali na tych planetach. Mocny szlajk. No dobra. Kolejna. Nadal nie chcesz obejrzeć? Jeszcze mniej chcę obejrzeć, bo tym, co powiedziałeś. Subskrypcję teraz. Tak. Na razie cofnę. Anuluj subskrypcję, nie wspominaj. Tym niżej. Nie, no dobra, ode mnie Rise of Ronin. Ryż Ronina, czyli nowa gra Team Ninja, przepraszam, twórców między innymi serii Nio, którą wiem, że grasz w Nio. Gram w Nio, strasznie mnie mam wrażenie, koniec recenzji, teraz poleciłeś. Mam wrażenie właśnie z Rise of Ronin, jak ja nie grałem, ty miałeś okazję grać, ja nie grałem w to jeszcze i jak ja to widzę, to patrzę na to i sobie myślę, że ja w to nie chcę zagrać. Ninja Gaiden, to też jest to studio, Ninja Gaiden. Tak, to jest też to studio. No to Ninja Gaiden mnie wkurzało, ale Nio, super, absolutna rewelacja. Twórcy generalnie, no firma, jeśli chodzi o gry akcji, nie? I marka. No i to jest ich pierwsza podróż tak naprawdę do otwartego świata. Jesteśmy w Japonii, to jest Japonia XIX-wieczna, dokładnie z tego samego okresu, w którym rozgrywał się Ostatni Samuraj. Tak. Więc mamy w zasadzie te samą historię, czyli nie ma Toma Cruza. Nawiasem mówiąc, ostatnio doszedłem do wniosku, że to też jest jeden z najlepszych filmów historii kina. Chciałbym być Tomem Cruzem z tego filmu. Giga Chad. Czyli mamy znowu z jednej strony technologię, która się wdziera w tę klasyczną feudalną Japonię, z drugiej strony szogunat, konflikt tych dwóch sił zewnętrznych i tych sił na miejscu. No i jakiegoś takiego najemnika czy najemniczkę, w butach których wędrujemy przez kraj i pracujemy tak naprawdę dla wszystkich sił tego układu, który powoli się formuje w tej Japonii. Jak to się ma do na przykład Ghost of Tsushima? Jest to podobne, jeśli chodzi o założenia i konstrukcję świata. Znaczy mamy otwarty świat, robimy questy główne, poboczne, zbieramy różne rzeczy, upgrade'ujemy sobie broni i tak dalej. W przeciwieństwie do Nio nie leci tych broni i tego lutu tak dużo. Masakra. No i system walki to jest coś super ciekawego, bo to jest połączenie właśnie Nio z Sekiro, nie? Czyli parowanie. Jest oparty na parowaniu, jest oparty na... Natomiast są trzy poziomy trudności, to jest gra dość casualowa, każdy może w nią grać spokojnie, to nie jest Nio i to nie są Soulsy, tylko to jest raczej ukłon w stronę, no chyba najbardziej mainstreamowa ich produkcja, jeśli chodzi o skalę, jeśli chodzi o konkretne mechaniki i tak dalej. No, dobrze, tego... są demony i tak dalej, oni czy... To... Nie. Nie, jest to absolutnie osadzone w kontekście historycznym. Walczymy po prostu z ziomeczkami w różnych zbrojach, w różnych mundurach i tak dalej. Ale na przykład możesz przywdziać kaszkiet, surdut, wziąć sobie do ręki jakąś laseczkę i po prostu poginać po mieście i... Do tego na przykład. Tego mi właśnie brakowało w grach, szczerze mówiąc. Jeszcze na koniec pytanie. Musisz być szacowny, jak postać grana przez Kevina Kleina. Muszę zapytać w imieniu dorosłych mężczyzn, którzy mają rodziny i nie mają czasu. To jest gra na 10 godzin, 20 czy 40? Nie mówię o platynie, mówię o jakimś tam spokojnym sobie przejściu. Jak nie mówisz o platynie, to nie wiem, jak ci odpowiedzieć. Nie rozmawiaj z nim w ogóle. Przestań. Ile grałeś już to? No tak jest 40-50 godzin mam na liczniku, nie? Ale to jest no ile? No to w dzisiejszych czasach... Dwa dni. Wszystkie filmy dzisiaj są za długie i wszystkie gry są za długie, więc nie jest to nic, co by jakby wysadzało skalę, nie? Ja też jestem fanem takich 10-godzinnych max, nie? Ale generalnie jeśli lubicie w ogóle klimat Japonii z tego okresu... Nienawidzę na przykład. To jest najgorszy klimat świata, wiesz? Te wiśnie kwitnące. Dramat. Nie, ja serio nienawidzę. Serio? Naprawdę, bo feudalna Japonia to jest naj... Tak się zmuszałem do Sekiro, bo mnie ten klimat przede wszystkim odrzucał, nie? Ja naoglądałem się i nasłuchałem tego klimatu przez tyle rzeczy przez całe moje życie. Nie wiem, po co się w ogóle staram.
Nie dość, że nie polecił swojej rzeczy, to jeszcze nie polecił Michała rzeczy. Spróbujmy ze mną w takim razie. Sam się wpakowałem na minę, bo też będę polecał rzecz, której chyba lepiej nie polecać, bo po prostu potrafi zostawić spory ślad w mózgu i duszy na dłuższy czas. Jest to taki krótki poradnik o tym, jak się nie trzyma siekiery, jak sami widzicie. Siekiera. To jest też film, po którym ty zostawiasz spory ślad, nie? Ej, ale wyobraźcie sobie ścieżkę dźwiękową do tego właśnie Shakira, gdyby dorzucić ten Waka Waka, czy coś takiego. Siekiera, tak jak było w tym, w As na przykład, jak I got five on it. Tylko w takiej wersji, że no, nie chciało się tego słuchać. Przerażającej. Mówimy o horrorze argentyńskim z amerykańską domieszką, który jest świeżą sprawą, jest od wczoraj w kinach, przy czym trzeba trochę przyspieszyć polowania na ten film, bo nie jest taka super szeroka dystrybucja. A polecam mimo wszystko, mimo że jest to film, który wytrąci was z jakichś tam szyn, którymi się poruszacie na co dzień oglądając horrory, ponieważ nie jest to film gatunkowy do końca. Film, to znaczy, jeżeli lubicie horrory gatunkowe, czyli znajdujecie się w sytuacji, w której kobieta, która uprawiała seks, jest zabita, a zło, które na końcu zostało ubite, jednak wstanie jeszcze raz i się z tego cieszycie, to tutaj będziecie czuli się zagubieni, bo ten film łamie gdzieś tam tą konwencję, łamie gatunek. Natomiast jeżeli wszystko, co jest w horrorze gatunkowym, już widzieliście i nic was nie zaskakuje, to tutaj wyjście poza te oczywiste ramy może wam się podobać. Jeżeli chodzi o samą fabułę, to jest to historia zła. Które się rodzi. Które się rodzi, tak. A no to dobra. Pewien symboliczny sposób. Nienawidzę, jak tytuły zdradzają całą fabułę. Koniec. Jest to troszeczkę pandemia, troszeczkę klątwa. Przypomina to troszeczkę film... Ale pandemia, w sensie zamykają lasy? O to chodzi? Tak, na tym polega horror, że nie możesz iść na grzyby. Coś za mną chodzi, był taki film, pamiętacie? Tak, no super. Zło nie miało osobienia, tylko przeskakiwało z osoby na osobę i tutaj też przeskakuje, chociaż jest bardziej wyraziste. I co, potrafi szokować. Jest tutaj bardzo dużo gor i to tych dwóch rodzajów gor, czyli jednego takiego, że obrzydliwe, a drugiego takiego, o nie, nie chcę na to patrzeć. Jeszcze jest trzeci rodzaj, ale to nie możemy pokazać teraz. Po prostu zrobiłeś dwie różne miny, ale w zasadzie chodzi o to samo. Może ja powiem krócej też. To jest po prostu film o opętaniu. To jest gatunku filmów o opętaniu. O demonicznym opętaniu, natomiast jest to taki film o opętaniu, jakiego po prostu wcześniej nie widzieliście. A, bo tak argentyński. To jest o tym prezydencie teraz, co został w Argentynie, nie? I o inflacji, która tam galopuje. Tak, wiesz co, to jest dokument. Słynny Kino Faktu wygrał ten... w festiwalu w Buenos Aires w ubiegłym roku nagrodę za najlepszy dokument. Zgodzisz się, że ten film bazuje na efektach what the fuck? Bazuje, no jest tam dużo takich scen, po których ja się średnio otrząsnąłem przez tydzień na przykład, nie? No. Oczywiście nie będę spoilował, natomiast są takie momenty w tym filmie, a jak ta osoba, która ogląda tyle horrorów, naprawdę dość trudno mnie zaskoczyć, natomiast w tym filmie to się udało i to nie raz. I dużo jest tam takich rzeczy, które naprawdę zostają w głowie, gdzieś sączają się pod powieki i nie chcą wyjść. Zostają w głowie tutaj, konkretnie wbite. Po prostu jest facet, którego jest trochę chyba na Netflixie, Damian Rugna. On zrobił taki chyba Lokatorzy czy coś takiego, też jakiś taki dziwny, spirytualistyczny horror, też dość ciekawy. Więc jest to taka nowa gwiazda gatunku, no tylko, że jako, że jest spoza Ameryki, to trochę pewnie trudniej było mu się przebić. No, ale jest Ameryka film, tylko południowa. No tak, w sumie masz rację. Film o produkcji USA, więc jego następny film prawdopodobnie będzie w Hollywood. W Kentucky będzie się rozgrywał. Nie, no zrobią po prostu remake tego najprawdopodobniej, nie? Rodzi się zło. Właśnie nie wiem, czy... Gdy rodzi się kolonel, ten pułkownik Sanders. Bo akurat południowoamerykańskie języki, oni tak w miarę przyswajają. Szczególnie hiszpański, nie? Więc... No jest tam trochę osób, które mówi po hiszpańsku. No właśnie, więc tutaj akurat może być ta odległość, może niekoniecznie skończyć się. Ale my mówimy po polsku przede wszystkim. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy w Polsce, mieszkamy w Polsce i dlatego dosyć już tego kina argentyńskiego czy jakiegoś innego. Teraz już nie porozmawiamy o niczym, bo kończymy ten odcinek. Chciałem powiedzieć, że po prostu się żegnamy, proszę państwa. Smooth. Z wami Smooth Criminal. Załóż te swoje... Nie, bo znowu zepsułeś mikrofon. Już zepsułem. Dobra, już zepsułem. To już nic nie mów. Nie śpiewaj. Czekajcie. No to jeszcze na koniec. Doszek cyberkombi. Słuchajcie, to jeszcze na koniec. Ja tylko przypomnę o tym, że był konkurs, którym był Rebus w zeszłym odcinku i to byli urodzeni mordercy, jakby ktoś nie wiedział. On gra w Rise of Ronin w tej chwili. To jest, gdy rodzi się zło, to jest coś niepokojącego, co mu zostanie. Tak. Ona mówi, że to wygląda jakbyś miał majtki Silver Surfera na głowie. Nakłada z nosem, czy nie? Nie wiem. Chyba jednak się nie nakładało z nosem. Więc odpowiedź na konkurs, w którym nie ma żadnych nagród, to było urodzeni mordercy. No to teraz kolejny też tytuł filmu. Ja zaprezentuję. Uwaga.
No dobra. Tytuł filmu, jest to film z lat 80. albo 90., teraz nie pamiętam. Może uda wam się zgadnąć. Jeżeli zgadniecie, to jesteście naprawdę nieźli. Może podpowiem wam, to co robiłem, to jest czynność, którą Janusz Korwin-Mikke lubi robić często. Dobrze, dziękujemy wam bardzo. Michał Walkiewicz, Marcin Sońta. Trzymajcie się i do kolejnego Zero Kultury już za tydzień. Pa, pa. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.